Czas na kolejny maraton archiwalnych odcinków na kanale Opowiem Ci Historię. Tym razem chcę Was zabrać do burzliwych lat 90., które skrywają bardzo wiele ponurych tajemnic. Poznajcie 5 głośnych spraw z tego okresu. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ostatni spektakl Andrzeja Zauchy. Andrzej Zaucha przyszedł na świat w Krakowie 12 stycznia 1949 roku. Jego dzieciństwo nie było usłane różami. W wieku zaledwie 6 lat musiał zmierzyć się z rozwodem rodziców, a jego ojciec uzależniony był od hazardu i alkoholu. Jednak to właśnie dzięki niemu od najmłodszych lat miał kontakt z muzyką, ponieważ jego ojciec był perkusistą w zespole, który występował na potańcówkach i imprezach okolicznościowych. Sympatią do instrumentów zaraził go również wujek, brat jego matki, który uczył go grać na trąbce. Pierwszy raz Andrzej miał okazję zagrać dla jakiejkolwiek publiczności już w wieku 8 lat. Z powodu niedyspozycji swojego ojca zastąpił go podczas jednego z występów jego zespołu. W przyszłości sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie. Wtedy jeszcze Zaucha nie wiązał przyszłości z muzyką, a w pewnym momencie swojego życia postawił głównie na sport. Grał w piłkę nożną, trenował pływanie, a w szkole średniej zajął się kajakarstwem i w tej dziedzinie odnosił niemałe sukcesy, zdobywając medale na Mistrzostwach Polski. Był nawet brany pod uwagę podczas kompletowania kadry na Igrzyska Olimpijskie w 1964 roku. W 1965 porzucił jednak swoje hobby i postawił na to, co od zawsze grało w jego duszy, czyli na muzykę. Jak możemy wyczytać w książce Serca bicie, biografia Andrzeja Zauchy, autorstwa Katarzyny Olkowicz i Piotra Barana, w dorosłym życiu Zaucha nie był nawet kibicem. Kiedy inni zasiadali do oglądania igrzysk, jego sport w ogóle nie interesował. Nastoletnie życie również nie szczędziło mu trudności. Matka, która po rozwodzie rodziców była mu znacznie bliższa, wyjechała do Francji. Ojciec natomiast nadal nadużywał alkoholu, co spowodowało, że Andrzej na jakiś czas bardzo ograniczył z nim kontakt. Zamieszkał wówczas z ciotką Marysią. Mimo dzielącej go z matką odległości, Matylda starała się dbać o syna, chociaż pod względem finansowym. Wtedy też młody Zaucha porzucił liceum i zapisał się do 2-letniej szkoły, zdobywając zawód zecera. Andrzej Zaucha nie miał wykształcenia w kierunku muzycznym i nie uczył się profesjonalnie gry na żadnym instrumencie. Według jego przyjaciół był samoukiem i miał niebywałą umiejętność naśladowania i zapamiętywania przedstawionych mu chwytów. Pierwsze kroki w swojej karierze stawiał jako perkusista w zespole Czarty. Tuż po zakończeniu działalności tego projektu został solistą amatorskiego zespołu Telstar i odkrył, że tym, co wychodzi mu najlepiej, jest śpiewanie. Następnie w 1969 roku dołączył do jazz-rockowego zespołu Jumble, z którym przez 3 lata odnosił sukcesy. Śpiewał głównie w języku angielskim, co przychodziło mu z niebywałą lekkością. Przełomowym momentem drogi Andrzeja Zauchy było zastąpienie Marka Grechuty na 1,5 roku w zespole Anawa. Wtedy na nowo musiał się nauczyć śpiewać w języku polskim, który nie był tak rytmiczny jak angielski. Jednak i to nie sprawiło mu najmniejszych trudności. Po nagraniu świetnej płyty spróbował swoich sił poza granicami kraju, gdzie postawił również na naukę gry na saksofonie. W 1975 roku Janusz Gajec, z którym grał wcześniej w Czartach, wraz ze swoim zespołem zaproponował Andrzejowi wyjazd na kontrakt do Austrii. Publiczność za granicą szalała na ich punkcie.
Jednak z powodu nieznajomości języka często wykorzystywali ich pracodawcy i nie byli traktowani z należytym szacunkiem. To się jednak zmieniło, kiedy podpisali umowę na występy w Szwajcarii. Tam czuli się docenieni i w końcu grali w lokalach z dużo wyższym standardem, co znacznie podniosło ich na duchu. Po kilku latach nabierania doświadczeń, Andrzej Zaucha wrócił do kraju i próbował wskrzesić niezapomniany zespół Jumble. Mimo starań nie udało im się osiągnąć dawnej popularności i w 1983 roku rozpoczął karierę solową. To właśnie ten etap w życiu przyniósł mu największą sławę. Z tamtego okresu pochodzą jego największe przeboje, takie jak Byłaś serca biciem czy Bądź moim natchnieniem. Najmłodsze pokolenie miało okazję poznać go dzięki bajce Gumisie, do której artysta zaśpiewał znaną wszystkim piosenkę. Występował także na wielu festiwalach i stawał na scenie u boku innych świetnych muzyków, m.in. Ewy Bem, Ryszarda Rynkowskiego, Krystyny Prońko czy Maryli Rodowicz. Śpiewając w duecie nigdy się nie wywyższał, a partnerom na estradzie okazywał szacunek i uznanie. Andrzej Zaucha nie trzymał się jednego stylu, chociaż to z jazzem był kojarzony najbardziej. Wiesław Pieregorulka, który skomponował jeden z najbardziej znanych utworów wykonywanych przez muzyka, C'est la vie, Paryż z pocztówki, w ten sposób wspominał Zauchę w przytaczanej wcześniej biografii. On miał w sobie coś takiego, że potrafił odnaleźć się w każdym stylu. Gdy śpiewał Czarnego Alibabę, robił to przaśnie. Gdy jazz, jazzowo. A jeśli brał się do bluesa, to czuł go, zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Kiedy w pewnym momencie otrzymał propozycję grania w Teatrze Stu, podchodził do tego z dużą dozą niepewności. Wystarczyło jednak, że wszedł na scenę, a wszyscy byli nim zachwyceni. Chłonął wiedzę i sam miał mnóstwo świetnych pomysłów. Czuł się tam jak ryba w wodzie. Pojawił się również na szklanym ekranie, grając niewielkie role, m.in. w filmie Trzy dni bez wyroku z 1991 roku. Zaucha śpiewał też u boku dwójki swoich najbliższych przyjaciół, również artystów, Andrzeja Sikorowskiego i Krzysztofa Piaseckiego, jako zespół Sami, który z założenia był kabaretem estradowym. Trójka znajomych świetnie czuła się razem zarówno na scenie, jak i poza nią, co owocowało podczas występów. Publika bez wątpienia ich kochała. Życie prywatne Andrzeja Zauchy było znacznie spokojniejsze i zdecydowanie bardziej ustabilizowane niż jego kariera. Gdy miał 17 lat, w jednym z krakowskich klubów poznał o rok od siebie młodszą Elżbietę. Po latach para zgodnie twierdziła, że od pierwszego spotkania byli pewni, że będą razem. Jeszcze jako nastolatkowie wystąpili o zgodę na ślub, a w 1974 roku na świat przyszło ich jedyne dziecko, córka Agnieszka. Z odcinka programu dokumentalnego Taka miłość się nie zdarza dowiadujemy się, że Elżbieta była zazdrosna o męża, którego kobiety lubiły, mimo tego, że nie miał urody typowego amanta. Każdy jednak wiedział, że nie miała żadnych powodów do zmartwień. W jednym z wywiadów Jarosław Śmietana, muzyk jazzowy i znajomy pary, wypowiedział się następująco. Andrzej był monogamistą, zdecydowanie. Jego kobieta to była Ela, jego żona. Zresztą pasowali do siebie po prostu. Byli dwoma połówkami jabłka. Byli sobie przeznaczeni i żyli dla siebie. Elżbieta zajmowała się domem i córką, dzięki czemu mąż mógł poświęcić czas muzyce. Kobieta nie tylko wykonywała codzienne, typowe obowiązki domowe, ale świetnie radziła sobie również we wszystkich pracach remontowych. Nikogo więc nie dziwiło, że kiedy w domu coś się popsuło, to Ela chwytała za śrubokręt czy wiertarkę. Andrzej za to poza niewątpliwym talentem artystycznym był też świetnym kucharzem. Potrafił wyczarować coś z niczego i często gotował dla przyjaciół, odnajdując w tym niemałą przyjemność.
Według znajomych i przyjaciół para była nierozłączna, a żona zawsze była u boku Zauchy. Na próbach, koncertach, nagraniach, zawsze gdzieś z tyłu, towarzysząc muzykowi. Trudno było spotkać ich osobno i chociaż nie wszystkim to się podobało, on był z tego powodu szczęśliwy. W każdym aspekcie życia sięgał po jej rady. Pomagała mu odpowiednio się ubrać, doradzała w kwestiach zawodowych. Na każdym kroku bardzo liczył się z jej zdaniem i nie widział w tym niczego złego. Wśród przyjaciół Zaucha uznawany był za bardzo lojalnego i oddanego. Andrzej miał fajną właściwość, że sprawdzał się w sytuacjach ekstremalnych. Kiedy coś się komuś waliło, paliło, czy potrzebował pomocy, na Andrzeja zawsze można było liczyć. Tak wspominał go Zbigniew Wodecki, również znany muzyk i jego bliski przyjaciel. Artysta kabaretowy i satyryk Krzysztof Piasecki również nie szczędził na jego temat ciepłych słów. Jeśli kogoś kupił, to znaczy uznał, że to jest jego paczka. Miał wysoko zakodowane poczucie lojalności. Aż nawet w takim staroświeckim stylu. Po latach szczęśliwego życia i sukcesów zawodowych nad głową Zauchy zebrały się ciemne chmury. W sierpniu 1989 roku, po kolejnym już zawale, umiera jego ojciec, Roman. Andrzej angażuje się w pomoc w przygotowaniu pogrzebu, jednak wtedy spada na niego kolejna tragedia. Po powrocie do domu zastaje swoją żonę mdlejącą z powodu potwornego bólu głowy. W szpitalu okazuje się, że doszło do pęknięcia tętniaka, co doprowadziło do rozległego wylewu. Muzyk do końca wierzy, że Elżbieta wróci do zdrowia, jednak jego nadzieje są złudne. Kobieta umiera 31 sierpnia. W jednym z wywiadów Małgorzata Bogdanowicz, przyjaciółka pary, przytoczyła wypowiedź Zauchy po śmierci jego żony. Zobaczcie, to co miałem osiągnąć, osiągnąłem, a jej nie ma. Nic nie jest ważne, bo nie ma Elki. Śmierć małżonki była ogromnym ciosem dla muzyka. Przyjaciele pary zawsze zgodnie twierdzili. Byli oni jednym organizmem, a po śmierci Elżbiety stał się niekompletny. Rozpadł się na pół. Teraz musiał poradzić sobie nie tylko z żalem i tęsknotą, ale również z pełnoetatową opieką nad córką. I chociaż na początku nie było łatwo, z czasem bardzo się do siebie zbliżyli i udało im się znaleźć wspólny język. Według wielu osób z otoczenia artysty, to właśnie Agnieszka trzymała go przy życiu. Andrzej Zaucha nadal grał w Teatrze Stu. Tam poznał Zuzannę Leśniak, która była młodą, dobrze zapowiadającą się aktorką. Poznali się jeszcze za życia żony muzyka. Ta z kolei miała być zazdrosna o Zuzannę, widząc jej występ dedykowany Andrzejowi z okazji jubileuszu 20-lecia jego pracy na scenie. Przyjaciele przekonywali ją jednak, że artysta nie widzi poza nią świata, a i on sam nie dawał żonie żadnych powodów do zazdrości. Zaucha poznał również męża koleżanki, Yves Goulet. Francuz także związany był z teatrem. Z początku próbował swoich sił w aktorstwie, jednak finalnie zajął się reżyserowaniem spektakli. To właśnie w Polsce znalazł swoje miejsce na ziemi, a po tym jak spotkał Zuzannę, wywrócił dla niej swoje życie do góry nogami. Para pobrała się w 1988 roku. Według osób z ich otoczenia byli bardzo życzliwi i bardzo towarzyscy. Często po ich spektaklach znajomi wpadali do ich mieszkania i spędzali wspólne wieczory. Jednym z tych znajomych był Zaucha, z którym jak się okazało mieszkali po sąsiedzku. Yves podziwiał muzyka, niejednokrotnie odwiedzał żonę w teatrze i widział poczynania artysty, który bez wątpienia mu imponował. Opinie o małżeństwie młodej aktorki i reżysera były różne. Jedni twierdzili, że to wyjątkowa miłość, a para jest w sobie szaleńczo zakochana. Zwłaszcza Francuz, który był bez wątpienia zapatrzony w swoją żonę.
Inni zaś uważali, że Zuzanna z czasem poczuła się rozczarowana tym związkiem i w ogóle nie odnosił wielkich sukcesów. Swoją pracą nie potrafił przebić się na wielki ekran ani na poważne sceny teatralne. Pojawiły się głosy, że kobieta liczyła, że dzięki mężowi sama zrobi ogromną karierę. Tymczasem ona szła do przodu i radziła sobie świetnie, pnąc się coraz wyżej. Natomiast on został w tyle. Po śmierci Elżbiety Zaucha odnajduje nieco ukojenia w teatrze. Angażuje się w spektaklu Pan Twardowski, gdzie otrzymuje główną rolę i czuje się w niej świetnie. Po pewnym czasie do obsady dołącza również Zuzanna, która gra jednego z diabełków. Mimo że dzieliła ich 16-letnia różnica wieku, wspólnie spędzony czas na scenie, jak i poza nią, zaowocował rodzącym się uczuciem. Para nie kryła się z tym, że mają się ku sobie, chociaż nie był to ostentacyjny, gorący romans. Wzajemna fascynacja powoli się pogłębiała. Jednak relacja wciąż pozostawała zakazana, ponieważ aktorka nadal była w związku małżeńskim. Yves Goulet pracował nie tylko w Polsce, co wiązało się z częstymi, niejednokrotnie dłuższymi wyjazdami. Według znajomych artystki ta czuła się samotna i coraz więcej czasu spędzała w towarzystwie Zauchy. Pomagali sobie wzajemnie, wspierali w codziennych problemach, co zbliżało ich jeszcze bardziej. Przyjaciółka młodej aktorki podsumowała tę sytuację słowami: po prostu tu się zaczęło, tam wygasło. Relacja Andrzeja Zauchy i Zuzanny Leśniak również widziana była na różne sposoby. Jedni twierdzili, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Inni zaś, w tym przyjaciele muzyka, uważali, że po śmierci żony potrzebował on ciepła, które Zuzanna chciała mu dać. W pewnym sensie wypełniła pustkę w jego życiu, ukoiła samotność i że próżno upatrywać się tam prawdziwej miłości. Według nich jedyną miłością Zauchy była jego żona Elżbieta i nie mogła tego zmienić nawet jej śmierć. Pojawiły się również opinie, że związek ze znanym muzykiem miał pomóc aktorce w karierze, a Andrzej nie odmawiał jej pomocy. Bardzo ważną kwestią był fakt, że córka Zauchy, Agnieszka, polubiła i zaakceptowała Zuzannę. To bez wątpienia było dla niego niezmiernie istotne. Nowa partnerka nie odmawiała pomocy, jeśli chodzi o jego córkę. Często mógł na nią liczyć, kiedy sam akurat musiał wyjechać w sprawach zawodowych. W książce Małgorzaty Pułczykowskiej, Być dzieckiem legendy, możemy znaleźć jej wypowiedź. Gdy w 2 lata po śmierci mamy tata poznał Zuzię i bardzo zbliżyli się do siebie, cieszyłam się, że nie jest już sam. Ale wiem, że jeśli ją kochał, to inaczej niż mamę. Tylko mama była dla niego wszystkim. Mimo iż relacja pary trwała kilka miesięcy, Zuzanna nie potrafiła postawić sprawy jasno w kwestii swojego małżeństwa. W Krakowie spędzała czas z Zauchą, natomiast odwiedzając męża za granicą na jego licznych wyjazdach, to jemu poświęcała uwagę. Andrzejowi miała wspominać, że rozwiedzie się z Francuzem, a on cierpliwie na to czekał. Nie wiadomo, co nią kierowało. Czas jednak mijał, a sytuacja nie ulegała zmianie. Brak zdecydowania kobiety prowadzi do wydarzenia, które finalnie stało się źródłem tragedii. Yves uprzedza żonę, że wraca do kraju i będzie w domu wczesnym rankiem. Po przyjeździe na miejsce nikogo jednak tam nie zastaje. Zmierza więc do ich drugiego mieszkania, w którym akurat trwał remont. Nie może się tam jednak dostać, bo w zamku od strony wewnętrznej tkwił klucz. Zaniepokojony, że Zuzannie mogło się stać coś złego, po kilku minutach pukania i dzwonienia do drzwi, postanawia je wyważyć. Po wejściu do środka zaskakuje go widok, którego z pewnością się nie spodziewał. W jednym z pokoi zastaje Andrzeja Zauchę, który w pośpiechu zapina spodnie. Do zdezorientowanego mężczyzny dociera, że najprawdopodobniej został zdradzony. Nerwowo pyta rywala, co on tutaj robi, jednak nie uzyskuje odpowiedzi. W tym momencie złość bierze nad nim górę i dwukrotnie uderza muzyka pięścią w twarz.
Wtedy właśnie padają słynne słowa, które zdradzony mąż rzucił do kochanka swojej żony. Nie ma czasu się rozliczyć, ale będę musiał cię zabić. Zaucha reaguje nerwowym śmiechem, pytając: Ty chcesz mnie zabić? W wywiadzie dla TVP po latach Gule wraca do tych wspomnień. I nic nie rozumiałem wtedy. Dopiero kiedy była sprawa w sądzie, zrozumiałem, że on ze strachu się śmiał. Po czasie pojawiają się podejrzenia, że Zuzanna doprowadziła do tej sytuacji celowo, nie mając wystarczająco dużo odwagi, żeby rozwiązać sprawę uczciwie. Mając pełną świadomość, że jej mąż wraca rankiem do domu, poprosiła niczego nieświadomego Zauchę, aby został na noc. W ten sposób spotkanie mężczyzn było nieuniknione. Jak się okazało, nawet po tym zdarzeniu kobieta nie była konsekwentna. Wciąż zapewniała i w ogóle, że z Andrzejem nic jej nie łączy. A to, co wydarzyło się wcześniej, to tylko przyjacielska wizyta. Francuz nie daje się jednak tak łatwo przekonać. Przypomina sobie, że już kilka tygodni wcześniej przyłapał żonę na kłamstwie. Wychodząc do pracy, poinformowała go, że zamierza pojechać tam tramwajem. On jednak przez okno mieszkania dostrzegł, że Zuzanna wsiada do samochodu Zauchy. Podejrzenia reżysera są niestety zasadne. Żona z jednej strony zapewnia męża, że chce między nimi wszystko naprawić, a z drugiej nadal trzyma się blisko Andrzeja. Wciąż nie potrafi wybrać. Iw podejrzewa, że Zuzanna już go nie kocha. Jednak widząc, że ona nie potrafi postawić sprawy jasno, żąda spotkania z konkurentem. Zaucha za radą przyjaciół nie decyduje się jednak na konfrontację. Cała sytuacja zaczyna doprowadzać Francuza do obłędu. Posuwa się do śledzenia żony, ponieważ nie mieszkają już razem. Śledzi także jej kochanka. Ma nadzieję przyłapać ich na gorącym uczynku. Po licznych rozmowach Zuzanna przyznaje się w końcu mężowi, że spotyka się z muzykiem. Wtedy świat zdradzanego i porzuconego mężczyzny rozpada się na kawałki. Rozgoryczony i wciąż obezwładniony ogromem emocji Gule wyjeżdża do Francji. Tam kupuje karabinek, który dostępny jest bez pozwolenia. Przed powrotem do Polski przycina lufę i kolbę, robiąc z broni tak zwanego obrzyna. W ten sposób ma być ona mniej widoczna i łatwiejsza do ukrycia. Kilka dni później osiąga swój cel i przekracza granicę ze schowanym w bagażniku karabinkiem, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. Po powrocie do kraju i w ogóle nadal nie potrafi poradzić sobie z emocjami. Chociaż czas mija, w nim nadal kipi złość, żal i rozgoryczenie, spowodowane zdradą i odejściem żony. Zuzanna bowiem decyduje się w końcu na szczerość i chce rozwodu. To nie zmienia już jednak niczego. Obsesja reżysera jest na tyle głęboka, że wszędzie nosi ze sobą przywiezioną z Francji broń, o czym w pewnym momencie informuje żonę. Andrzej Zaucha o mężu Zuzanny nigdy nie wypowiadał się źle. Znajomi twierdzili, że muzyk w pełni rozumiał zachowanie Francuza i miał go za dobrego człowieka. Wierzył, że emocje w końcu opadną, a sytuacja jakoś się uspokoi. O tym samym zapewniała go Leśniak. Nie wiadomo, czy chciała uspokoić kochanka, czy sama wierzyła w szczęśliwe zakończenie. To jednak nigdy nie miało nadejść. Mimo że Zaucha nie dopuszczał do siebie myśli, że groźby reżysera mogą zostać spełnione, to przez cały czas odczuwał niepokój. Wielokrotnie wyjeżdżał z Krakowa i szukał wyciszenia u przyjaciół. Spędzał czas w ich towarzystwie, starał się odciąć od zmartwień i strachu. W pewnym momencie sytuacja stała się dla niego za trudna i nie chciał dłużej kontynuować relacji z Zuzanną. Ona jednak wcale nie zamierzała z niego rezygnować. Października 1991 roku w Teatrze Stu miało miejsce jubileuszowe przedstawienie spektaklu Pan Twardowski, który był ogromnym sukcesem.
Tego dnia, wciąż rozgoryczony i w gule, znów podąża śladami żony. Mimo że usłyszał prawdę, a Zuzanna przyznała się do romansu z Zauchą, nadal targany jest obsesją i chęcią przyłapania ich na gorącym uczynku. Być może tylko to dzieliło go od podjęcia ostatecznej decyzji i spełnienia rzuconej wcześniej groźby. Francuz zatrzymuje się przed teatrem. Widzi charakterystycznego Mercedesa Zauchy oraz samochód swojej żony. Wie, że w końcu ma okazję zastać ich razem. Chowa do kieszeni pełne magazynki i odbezpiecza broń. Około godziny 22 z teatru wychodzi Andrzej Zaucha, a tuż za nim Zuzanna Leśniak. Mają udać się wspólnie na urodziny przyjaciela mężczyzny, Andrzeja Sikorowskiego. Nigdy jednak tam nie docierają. Muzyk wsiada do samochodu, a wtedy podchodzi do niego i w gule z ukrytą za reklamówką bronią. Przerażona Zuzanna próbuje powstrzymać męża, jednak ten ją odpycha. Z auta wysiada Zaucha, a w jego kierunku padają pierwsze strzały. Po czterokrotnym pociągnięciu za spust, Francuz zmienia magazynek. Do leżącego już artysty oddaje kolejne 5 strzałów. Na ziemię upada również żona napastnika. Ten nie ma jednak świadomości, że także ją dosięgnął jeden z pocisków. Jest przekonany, że Zuzanna zemdlała, doznając szoku. Wokół ofiar leżą rozrzucone kartki scenariusza spektaklu Pan Twardowski, który Andrzej trzymał w dłoniach. W jednym z wywiadów reżyser wracał wspomnieniami do tamtej nocy. Siedziałem w samochodzie i miałem w sobie taką nienawiść, że byłem poza granicą tego, co ludzkie. Oddając strzały, nie czułem żadnej satysfakcji czy przyjemności. Mogę powiedzieć, że nienawiść strasznie brudzi człowieka. Po dokonanej zbrodni Gule nie zamierza uciekać. Wsiada do samochodu z zamiarem udania się na najbliższy komisariat. Po drodze napotyka na patrol policji i natychmiast podchodzi do funkcjonariuszy, oznajmiając: zabiłem człowieka. Wtedy jeszcze nie wiedział, że pozbawił życia również swoją żonę. Zuzanna zmarła w szpitalu w wyniku postrzału w klatkę piersiową. Szybko pojawiły się spekulacje, że chciała zasłonić Zauchę własnym ciałem. Te jednak po zapoznaniu się z aktami sądowymi rozwiał Sławomir Koper, który artystę wspomina w książce Zbrodnie z namiętności. Leśniak miała ucierpieć przypadkiem. O śmierci małżonki Francuz dowiedział się dopiero w areszcie. Był zrozpaczony i nie potrafił poradzić sobie z myślą, że ją również pozbawił życia. Zapewniał, że choć chciał zabić Zauchę, nigdy nie chciał skrzywdzić Zuzanny. Przekonywał, że jej śmierć była czystym przypadkiem i nie ma pojęcia, jak do tego doszło. Ciało Andrzeja Zauchy spoczęło na cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie, w grobowcu obok ciała jego żony. Na nagrobku widnieje ich wspólne zdjęcie. Zuzanna została pochowana w rodzinnych stronach, na cmentarzu w Nowym Sączu. Proces ruszył w kwietniu 1992 roku i w ogóle na początku nie chciał zgodzić się na adwokata, jednak po namowach rodziny zdecydował się przyjąć pomoc. Podczas procesu z jego ust miały paść słowa: spowodowałem śmierć żony niechcący. Chcę odpokutować winę i żadna kara nie będzie dla mnie za surowa. Wyrok zapadł 11 grudnia 1992 roku i w ogóle został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. W jednym z zakładów karnych w Krakowie, gdzie odbywał część wyroku, założył studio filmowe Zakrat, które działało w ramach zajęć resocjalizacyjnych. Za nagrane filmy krótkometrażowe Gule otrzymał kilka nagród, m.in. na ogólnopolskim festiwalu amatorskich filmów fabularnych.
podczas odbywania kary mimo namowy rodziny nie decyduje się na składanie wniosków o wcześniejsze zwolnienie. Uważa swój wyrok za niski i nie chce go skracać. Zrozpaczona matka reżysera decyduje się nawet na wystosowanie listu do ówczesnego prezydenta Polski, Lecha Wałęsy, a później do Aleksandra Kwaśniewskiego z prośbą o ułaskawienie. Iw, dowiedziawszy się o tych poczynaniach, prosi adwokata o wycofanie listów. Nie chce złagodzenia kary. Uważa, że w pełni na nią zasłużył. Reżyser stara się również odpokutować winy w inny sposób. Część środków ze sprzedaży mieszkania, które dzielił w Krakowie z Zuzanną, przekazuje córce Andrzeja Zauchy, Agnieszce. Ona sama wspomina potem, że nie chciałaby spotkać mordercy ojca, jednak zdołała mu wybaczyć. Gule więzienie opuszcza 10 miesięcy przed końcem wyroku, w grudniu 2005 roku. W jednym z nielicznych wywiadów, jakich udzielił, tak wspomina ten dzień. Pierwszy dzień wolności nie świętowałem szampanem. Tak zrobiłby ktoś bez sumienia, bez serca, a nie ja. Wciąż jestem przerażony tym, co byłem zdolny zrobić. Ja, reżyser, na co dzień obcujący z Szekspirem i Molierem, powinienem wiedzieć lepiej od innych, co to znaczy zabić. Gdyby czas można było cofnąć. Odniósł się także do wydarzeń z tamtego tragicznego dnia. Przyznał również, że bił się z myślami po zdradzie żony i rozważał nawet samobójstwo. Finalnie zdecydował się pozbawić życia nie siebie, a swojego rywala. Toczyłem ze sobą walkę. Dyskusję ze złem. Przechodziłem przez wszystkie możliwe stany. Kupiłem broń, ale postanowiłem siebie nie zabijać, bo nienawiść do Zauchy była mocniejsza. Tak naprawdę chodzi o słabość, kruchość człowieka i o moją nieudolność, by z tego upokorzenia się podnieść. Nie mogłem tego znieść. Tu tkwi problem. Byłem słaby, bo gdybym był mocny, to ja bym płakał, że jestem stratny, jestem przegrany, ale idę dalej, mimo wszystko, bo są wartości wyższe. Po wyjściu na wolność zmienia dane osobowe i opuszcza Kraków, pozostając jednak na stałe w Polsce. Po dziś dzień pracuje w zawodzie reżysera i współpracuje ze znaną stacją telewizyjną. Po otrzymaniu propozycji napisania książki, w której miałby przedstawić wydarzenia sprzed lat ze swojej perspektywy, stanowczo odmówił. 10 października miną 32 lata od śmierci Andrzeja Zauchy i Zuzanny Leśniak. Piękne utwory artysty i jego niezapomniane wykonania pozostaną jednak z nami na zawsze. Hannibal spod Krakowa. Pierwszy akt tragedii rodziny W miał miejsce w pierwszej połowie ubiegłego wieku w okolicy Lwowa, gdzie mieszkał Józef W. Świetnie wykształcony stomatolog. Mężczyźnie nie dane było spokojne i dostatnie życie. Według jednych źródeł NKWD wywiozło go na wschód już w 1939 roku, aż do Kazachstanu. Według innych w trakcie wojny Józef działał w Armii Krajowej, za co później spotkały go represje ze strony komunistów. Faktem jest, że ostatecznie znalazł się w Nalczyku, czyli stolicy obecnej Republiki Kabardyjsko-Bałkarskiej na Kaukazie. Pięknie położone miasto tuż pod zalesionymi szczytami gór stało się jego nowym, surowym domem. Stomatolog ożenił się z Rosjanką i doczekał syna Witolda, któremu zaszczepił miłość do ojczyzny. Nauczył go języka polskiego, przekazał tradycje i po cichu marzył, że jeszcze kiedyś zobaczy ukochany kraj.
Mężczyzna, podobnie jak ojciec, związał się z miejscową kobietą oraz zdobył renomowany fach protetyka. Przykładał też ogromną wagę do ocen syna Władimira. Był wobec niego apodyktyczny i bardzo wymagający. Chłopiec nie mógł nawet jeździć na upragnionym rowerze, który dostał od matki, ani uczęszczać na szkolne kółko modelarskie. Miał się tylko uczyć, by w przyszłości zostać dobrze opłaconym specjalistą. Oprócz zakazów i nakazów istniały kary ocierające się o bestialstwo. Zdarzyło się, że zaledwie 4,5-letni Władimir razem z chłopakami z Nalczyka rzucał nożami do kartonowego pudła po telewizorze. W środku znajdował się niejaki Steńka, nad którym inne dzieci lubiły się znęcać. Witold dowiedział się o wszystkim i postanowił dać synowi niezapomnianą nauczkę. Uważał, że prawem ojca jest karać potomstwo według własnego uznania, więc bez zbędnej refleksji wysypał sól na rozgrzaną patelnię, po czym kazał na niej klęczeć przerażonemu malcowi. Wbrew jasnym intencjom, Władimir nie tylko nie nabrał wstrętu do noży, ale z biegiem czasu ulegał ich niebezpiecznemu urokowi. Szybko dowiedział się, jak wprawnie nimi manipulować, ponieważ w Nalczyku ramię w ramię z twardym stylem bycia szła dość okrutna kultura. Chłopak już jako 5-latek po raz pierwszy uczestniczył w tradycyjnym obrzędzie nastoletniego kolegi. Rytuał inicjacyjny, w którego trakcie podrostek stawał się mężczyzną, polegał na samodzielnym zabiciu i oskurowaniu barana. Kiedy Władimir dorósł, i jego nie ominął ten zwyczaj. Jak przystało na młodego obywatela spod Kaukazu, przeszedł przez cały proces bez zbędnych emocji. Wyjątkowo restrykcyjne wychowanie sprawiło, że nastolatek nie miał żadnych przyjaciół. Wyrósł na zamkniętego w sobie samotnika, który uwielbiał Bruce'a Lee i fascynował się postacią Chingis Khana. Ze wszystkich członków rodziny najmocniejsza więź łączyła go z matką, do której żywił ogromny szacunek. Lubił też porozmawiać z dziadkiem. Ojca z biegiem lat coraz bardziej nienawidził, nie bez powodu nazywał go małym tyranem. Witold rządził w swoim domu twardą ręką i nie znosił żadnego sprzeciwu. Jego zdanie, plany i dobrobyt stanowiły wartości nadrzędne. W związku z tym, choć na pozór robił wrażenie bogobojnego, w końcu zaczął zdradzać swoją żonę. Po latach Rosjanka przyznała, że nie rozwiodła się tylko ze względu na dzieci. Protetyk kochał pieniądze, ale trzeba przyznać, że to dzięki jego zarobkom parę było stać na opłacenie nauki rodzeństwu. Władimir przejawiał liczne zdolności, więc małżonkowie wiązali z nim duże nadzieje. Chłopak dostał się na kierunek, który rzecz jasna wybrał mu ojciec. Jako absolwent szkoły średniej, nagrodzony złotym medalem za wyniki, pokonał tysiące kilometrów, żeby spełnić marzenie rodzica. Nie udał się jednak do Moskwy czy Petersburga, ale do nowej, demokratycznej Polski, na której czele wkrótce stanął prezydent Lech Wałęsa. W 1991 roku Władimir dotarł do Krakowa jako świeżo upieczony student medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim i zamieszkał w akademiku. Na jego oczach przybrana ojczyzna zmieniała się bardzo dynamicznie. Rozwijał się kapitalizm. W sklepach co rusz pojawiały się kolorowe zachodnie towary. Powstała pierwsza sieć telefonii komórkowej, a z Bielska-Białej wyjeżdżały kolejne Fiaty Uno. Nic dziwnego, że i Witold, słysząc o obiecujących pełnych świeżości zmianach, postanowił dołączyć do syna. Wciąż był też pod urokiem sentymentalnych opowieści Józefa, który od kilkudziesięciu lat śnił o porzuconej Galicji. Kiedy nad Wisłą do kin wchodził Król Lew, a na Eurowizji Edyta Górniak śpiewała "To nie ja byłam Ewą", protetyk pakował swoje walizki. W Nalczyku sprzedał co tylko mógł i za zgromadzone pieniądze kupił podpiwniczony piętrowy dom z czerwonej cegły na skraju wsi Brzyczyna. Malowniczo położona miejscowość znajdowała się zaledwie kilkanaście kilometrów na południe od Krakowa, nieopodal Skawiny.
Nowa posiadłość stała w kameralnej okolicy, przy błotnistej drodze, nieopodal ogródków działkowych. Kiedy tylko przybysz jako tako się urządził, sprowadził do siebie ojca. Senior w końcu znalazł się w kraju, za którym tęsknił całe dorosłe życie. Kobiety pozostawione w dawnej Republice Radzieckiej miały dołączyć do bliskich, ale nie od razu. Utrzymując się ze skromnej emerytury Józefa, czekały aż Witold znajdzie stabilne zatrudnienie. Mimo to Władimir miał ogromny żal do swojego ojca, że ten zostawił rodzinę w biedzie, a sam uciekł do lepszego świata. Polska lat 90. wcale jednak nie była mlekiem i miodem płynąca. Szalejące bezrobocie straszyło dwucyfrowym wynikiem, a niskie pensje nie pozwalały na luksusy. W dodatku Witold nie miał statusu repatrianta, więc nie przysługiwały mu liczne przywileje. Nawet praca poniżej kwalifikacji, na budowie, nie trwała długo. Wkrótce rodzina W znalazła się w bardzo kiepskiej sytuacji. Józef i jego syn musieli żyć niezwykle skromnie, z tego co pozostało po sprzedaży majątku w Nalczyku. Korzystali też z darmowych obiadów dla ubogich, gminnej zapomogi i okazjonalnej życzliwości sąsiadów. Okoliczni wyrażali się o nowych mieszkańcach z sympatią, bo ci nie wszczynali żadnych awantur, byli grzeczni i nikomu nie wchodzili w paradę. Konflikt odżył natomiast pomiędzy Witoldem a Władimirem i to ze zdwojoną siłą. Okazało się, że chłopak dość szybko porzucił studia medyczne, które wybrał mu ojciec. Nigdy nie chciał być lekarzem. Zamiast tego na tym samym uniwersytecie postanowił studiować psychologię. Z zapałem zgłębiał tajniki ludzkiej natury i zaczytywał się w pismach filozofów, słuchając ciężkiej, mrocznej muzyki. Jak typowy introwertyk w towarzystwie raczej milczał niż mówił, dlatego sprawiał wrażenie zamyślonego. Prowadził również dziennik, a na luźnych kartkach szkicował. W na pozór spokojnym, uduchowionym intelektualiście tkwiło jednak coś niepokojącego. Świetnym przykładem opisującym jego osobowość było zdarzenie podczas imprezy w akademiku. Władimir wyrzucił wówczas kota z 9. piętra budynku. Kiedy po latach zapytano go, czemu to zrobił, odpowiedział z szyderczym uśmiechem. Nie wiedziałem, że kot nie umie fruwać. Niedługo przed tym, jak chłopaka wydalono z uczelni, w końcówce 98 roku w Krakowie doszło do zaginięcia Katarzyny Z. Dziewczyna w przeszłości przez krótki czas studiowała psychologię na tym samym uniwersytecie. Kiedy w styczniu z turbiny Barki Łoś wyciągano jej skórę, Władimir szykował się już do przenosin pod dach znienawidzonego ojca. Zanim rozgościł się w Brzyczynie, spalił swój dziennik, żeby nie dostał się w niepowołane ręce. Chociaż Wiktor był młody, dobrze zbudowany i bez zobowiązań, nie podjął żadnej pracy. Łatwiej mu było całymi dniami czytać lub oglądać horrory. Kiedy zasypiał, niekiedy zdawało mu się, że opuszcza swoje ciało i wraca do niego dopiero nad ranem. Nieustannie odczuwał też pętku śmierci. Swoje niepokojące wizje przelewał na papier. W aktach sprawy można znaleźć ocalałe rysunki jadowitych zwierząt, demonów i torturowanych ludzi, a także ciąg tajemniczych cyfr i napisów typu: Yes, I am professional killer. Z Witoldem wciąż się kłócił, dlatego powietrze w podkrakowskiej wsi wcale nie było świeże, ale toksyczne i ciężkie od wzajemnych oskarżeń. Wiosna 1999 roku okazała się trudna dla wszystkich członków rodziny W. Około 80-letni, coraz bardziej niedowidzący Józef i jego bezrobotny syn w desperacji planowali już powrót na Kaukaz. Byli świadomi, że ponieśli klęskę i tęsknili za bliskimi, których zostawili w Nalczyku. Władimir też chciał wyjechać z Polski, nie był z nią związany. W połowie maja zniszczył swój paszport, prawo jazdy, indeks i książeczkę wojskową.
Tymczasem w całym kraju trwały gorączkowe przygotowania do siódmej pielgrzymki Jana Pawła II, która miała się zacząć na początku czerwca. Były student jako ateista nie emocjonował się nadchodzącymi wydarzeniami. Niedzielę 30 maja spędził jak zwykle. Czytał niczego, słuchał metalu i oglądał filmy grozy. Wieczorem znów pokłócił się z ojcem, ale już godzinę później, około 19:30, mężczyźni zeszli razem do piwnicy, żeby wykonać drobne prace gospodarcze. Z relacji postronnego świadka wiadomo, że nazajutrz, w poniedziałek, zza ogrodzenia ceglanego domu dobiegło pytanie. Dzień dobry, czy nie widział pan mojego ojca? Wołającym był ironicznie uśmiechnięty Witold. Ubrany jak zwykle w dresowe spodnie, kurtkę, szalik i kapelusz. Tego dnia przechodzień nie napotkał Józefa, więc pożegnał się i ruszył w swoją stronę. Jakiś czas później poszukiwany staruszek znalazł się na podwórku. Podszedł do ławki, na której zauważył syna i zamienił z nim kilka słów. Cały czas towarzyszyło mu jednak dziwne uczucie, że coś jest mocno nie tak. Co prawda senior bardzo słabo widział, ale słyszał całkiem nieźle i nie mógł oprzeć się wrażeniu, że został koszmarnie oszukany. Głos jedynaka brzmiał jakoś dziwnie. Ponadto na jego twarzy rysował się duży, czerwony wykwit. Mimo to zdezorientowany mężczyzna i jego towarzysz poszli na śniadanie. Dopiero przy wspólnym stole staruszek ze zdziwieniem rozpoznał w Witoldzie swojego wnuka. Władimir powiedział: syn powinien być podobny do ojca. I udał się na drzemkę. Józef nie myślał o relaksie. Wiedziony intuicją, kilka godzin później zajrzał do piwnicy. Było już po 13:00, kiedy Władimir wstał i dowiedział się od dziadka, że ten idzie do znajomego zadzwonić na policję. Senior zapewne opuszczał swój dom z duszą na ramieniu. Dotarło do niego, że tego dnia nie mógł rozmawiać z Witoldem, bo ten od dawna już nie żył. Telefon od zrozpaczonego Józefa odebrali policjanci z sąsiedniej Skawiny. Mężczyzna poinformował ich, że w piwnicy swojego domu znalazł zwłoki syna, a sprawcą zabójstwa najprawdopodobniej jest jego własny, 22-letni wnuk. Zawiadomienie natychmiast przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, więc niebawem na obrzeżach Brzyczyny zaroiło się od funkcjonariuszy. Takiego morderstwa żaden z nich nigdy jeszcze nie widział i zapewnie nigdy więcej nie zobaczył. Wśród mundurowych był też współzałożyciel krakowskiego Archiwum X, Bogdan Michalec. To między innymi dzięki jego wspomnieniom wiadomo, że 52-letni Witold W. wisiał do góry nogami, przywiązany do kraty piwniczego okna. Sprawca skrępował mu nogi za pomocą dziecięcej skakanki. Rozebrany korpus protetyka został owinięty czarną folią, a ręce rozpostarte tak, żeby tworzyły obraz odwróconego krzyża. Dodatkowo ciało było posypane białą substancją, która podkreślała nierealistyczność obrazu. Jakby tego było mało, na miejscu zbrodni brakowało głowy, a obok zbezczeszczonych zwłok znaleziono skalp, który przypominał maskę. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się m.in. nóż sekcyjny i młotek. Znaleziono też sporo odcisków palców oraz śladów krwi. Uwadze śledczych nie umknął zaniedbany ogród, dzięki czemu pod długim balkonem, w chwastach, ujawniono głowę ofiary. Poszukiwania bestii, która dopuściła się tak nieludzkiego czynu, rozpoczęły się natychmiast i na szeroką skalę. Śledczy nadali sprawie bardzo wymowny kryptonim – Skalp. Władimira nie było w domu, musiał zbiec w momencie wyjścia dziadka do sąsiada. Bogdan Michalec opowiadał. Sytuacja była napięta. Informacje na temat sprawcy zabójstwa, który zniknął z miejsca zbrodni, były szczątkowe. Członkowie rodziny W. pochodzili spoza Polski, nie byli notowani. Na miejscu znalezienia zwłok pojawiły się załogi całego praktycznie Wydziału Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Po okolicy krążyły oznakowane i nieoznakowane radiowozy. W naszym języku nazywamy to rozproszeniem sił. Pamiętam, że był wieczór, ale pod koniec maja jest jeszcze jasno o tej porze roku. Przez krótkofalówkę dostaliśmy informację, że poszukiwany może być niedaleko. Na szczęście policjanci, którzy rewidowali pomieszczenia, znaleźli kilka zdjęć podejrzewanego, co ułatwiło zadanie. Michalec poruszał się nieoznakowanym radiowozem w okolicach Brzyczyny, kiedy nagle na przystanku w miejscowości Libertów dostrzegł młodego mężczyznę w czapce. Nieznajomy na pierwszy rzut oka wydawał się bardzo podobny do poszukiwanego. Funkcjonariusz tak zapamiętał dalsze wydarzenia. Wysiedliśmy. Facet być może coś przeczuwał, bo kiedy tylko usłyszał, że o niego pytamy, sarkastycznie się uśmiechnął i powiedział do mnie: to mnie macie. Władimir W. przyznał się do wszystkiego już w trakcie pierwszego przesłuchania. Nie płakał, nie wyrażał skruchy, niczego nie żałował. Za to szczegółowo wyjaśnił wszystkie okoliczności zbrodni. Potwierdził, że feralnego wieczoru zwabił ojca do piwnicy, po czym próbował porazić go paralizatorem. Urządzenie nie zadziałało skutecznie, a Witold od razu zorientował się, że jest w niebezpieczeństwie. Niestety, nie zdążył odpowiednio zareagować. Syn przewrócił go na ziemię i zrobił użytek z metalowego szpikulca, który cały czas trzymał w drugiej ręce. Podobno narzędzie szlifował już od kilku miesięcy. Kiedy ofiara leżała na plecach i w panice szamotała się wokół własnej osi, Władimir zadawał kolejne ciosy. Przynajmniej dwa uderzenia trafiły prosto w serce, powodując niemal natychmiastową śmierć. Oskarżony wyjawił: po pozbawieniu życia ojca nie czułem nic. Raczej było tak, jakbym sam siebie zabił. Chociaż stało się to, o czym chłopak od dawna fantazjował, nie wiedział co dalej. W pierwszym odruchu wyszedł z piwnicy z zamiarem popełnienia samobójstwa, ale ostatecznie z niewiadomych przyczyn odstąpił od tego pomysłu. Zaczął więc rozmyślać, jak powinien postąpić z ciałem. Teoretycznie mógł je pogrzebać obok domu, jednak wtedy o wszystkim dowiedziałby się dziadek. Skoro Józef i tak miał poznać prawdę, zabójca postanowił zrealizować swoją makabryczną wizję. Obrócił ojca na brzuch, żeby nie patrzeć mu w oczy, i przystąpił do dzieła. Z jego twarzy, czaszki i kawałka pleców zdjął skórę razem z włosami. Odciętą część ciała wyrzucił później w chwasty, bo jak powiedział: właściwie ta głowa była chwastem. Władimir relacjonował: zwłoki pozbawione głowy zawiesiłem w ten sposób, że miały symbolizować odwrócony krzyż. Albowiem ojciec sprawiał wrażenie bogobojnego człowieka, ale nigdy nie znał żadnej modlitwy. W Biblii nie ma takiego grzechu jak podłość. Ja jestem artystą i nie lubię nikogo naśladować. Chciałem stworzyć dzieło sztuki i tym samym pokazać szczyt ludzkiej podłości. Podczas przesłuchania mężczyzna przywoływał też wspomniany już film 7, w którym seryjny morderca zabija ofiary według klucza 7 grzechów głównych. Zabójca z Brzyczyny chciał być oryginalny, więc ukarał ojca za winę pominiętą w obrazie Davida Finchera. Sama inscenizacja na miejscu zbrodni to było jednak mało. Świat musiał dowiedzieć się o wszystkim, uczestnicząc w tragicznym przedstawieniu. Władimir tłumaczył osłupiałym śledczym: skórę posypałem od wewnątrz solą, aby nie gniła. Swoją twarz i głowę wykleiłem plastrami. Następnie nałożyłem ściągniętą z głowy i twarzy skórę na swoją twarz. Czynności te zajęły mi prawie całą noc, bo jeszcze wcześniej skórę musiałem poszywać.
ponieważ tego nie planowałem, nie miałem odpowiednich narzędzi. Szyłem zwykłą igłą i nitką. Kiedy maska była gotowa, Władimir zgolił część swoich włosów, żeby jeszcze bardziej upodobnić się do ojca. Założył jego ubranie i wczesnym rankiem pojawił się przed domem. Naśladował charakterystyczny sposób poruszania się Witolda oraz jego głos na tyle dobrze, że zdołał zmylić zaczepionego sąsiada. Przechodzień zrozumiał, z kim naprawdę rozmawiał, dopiero po ujawnieniu tragedii. Mordercę bawiło, że ani znajomy z Brzyczyny, ani jego dziadek w ogóle nie zorientowali się, co się stało. Tłumaczył. Mój ojciec nigdy nie miał wartości i w związku z tym nie miał twarzy. Chciałem też sprawdzić, czy dziadek pozna swojego syna. Dlatego musiałem uwolnić ciało od głowy, bo głowa jest wszystkiemu winna. Upiorna gra skończyła się w momencie, gdy Józef wyszedł zadzwonić na policję. Władimir porzucił maskę w piwnicy i z ukrycia obserwował przybycie mundurowych na posesję. Następnie stwierdził, że uda się do Skawiny, dlatego złapano go na przystanku autobusowym w Libertowie. Doprowadzony do aresztu opowiadał nie tylko o technicznych aspektach zabójstwa, ale też o swoim trudnym dzieciństwie i zdradach ojca wobec ukochanej matki. Dlaczego właśnie 30 maja targnął się na jego życie? Mężczyzna wyjaśniał. Po spaleniu dokumentów chciałem właściwie wyjechać z Polski. Przez ostatnie kilka dni przed zdarzeniem ojciec lamentował i mówił, że bardzo kocha rodzinę, co jeszcze bardziej mnie denerwowało. W dniu zdarzenia albo wcześniej mój ojciec zadzwonił do siostry i też jej mówił, że bardzo ją kocha. We mnie się przelało i wtedy zmieniłem wszystkie swoje plany. Postanowiłem, że albo pozbawię swego ojca życia sam, albo jeżeli nie będę mógł tego zrobić, popełnię samobójstwo. To, co spotkało jego, było mu pisane. To, co mnie spotkało, też było mi pisane. Zbrodnia Władimira była tak niewyobrażalna, że zastanawiano się nad jego poczytalnością. Psychiatrzy orzekli, że morderca żywił wobec ojca bardzo silną nienawiść, która uaktywniła przestępczą działalność. Ponadto stwierdzili, że oskarżony jest niezdolny do empatii, charakteryzuje go ukryta wrogość, chłód emocjonalny, niska samoocena i zaburzenia tożsamości. Za swoje niepowodzenia nigdy nie winił siebie, ale innych ludzi. Posługiwał się trzema psychologicznymi mechanizmami obronnymi. Pierwszym z nich była projekcja, czyli przypisywanie komuś własnych niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech. Drugi stanowiła kompensacja, polegająca na neutralizowaniu negatywnych emocji względem siebie za pomocą nagrody, np. używek lub jedzenia. Ostatnim mechanizmem obrony ego było fantazjowanie, dzięki któremu ludzie rozładowują nieaprobowane przez siebie popędy. W książce Archiwum X, Nie ma zbrodni bez kary, pojawiło się stwierdzenie, że żyjący w poczuciu krzywdy i braku miłości Władimir nie potrafił się zaakceptować, a jego zbrodnia mogła być przejawem nieuświadomionej chęci symbolicznego przejęcia roli ojca. W tym kontekście zabójstwo było wymierzone w nielubianą część własnego ja i miało doprowadzić do przejęcia tych cech Witolda, których oprawca nie posiadał, czyli siły, mocy i pewności siebie. Psychiatrzy uznali, że oskarżony miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim zachowaniem. Matka Władimira nie odcięła się od tragedii. Przyjechała do Polski i w czerwcu stawiła się na przesłuchanie. Jej opowieści o skomplikowanej przeszłości rodziny były zgodne z wyjaśnieniami mordercy. Kobieta postanowiła też, że spotka się ze swoim dzieckiem. Ogrom okrucieństwa przerażał, ale nie zamierzała opuścić syna. Policjant uczestniczący w śledztwie wspominał. Pamiętam, że tylko raz zobaczyłem prawdziwą twarz Władimira. Nadzorowałem jego spotkanie z matką w krakowskim areszcie. Kobieta nie wyrzucała Władimirowi zabójstwa ojca. Miała tylko pretensje o sposób, w jaki Władimir potraktował jego zwłoki. W
Wtedy Władimir, wyraźnie wzruszony, odpowiedział matce, że zrobił to wszystko tylko dlatego, żeby miała dzięki. Matka szybko mu wyjaśniła, że majątek ojca po jego śmierci dziedziczy dziadek. Wtedy Władimir odwrócił się w moim kierunku i powiedział: trzeba było ubić i dziadka. W opinii funkcjonariuszy oskarżony często zachowywał się cynicznie i na pograniczu wygłupu. Przykładowo w wieczór sylwestrowy poprosił, żeby dać mu kominiarkę i wypuścić na miasto. Nie zawsze było jasne, czy mężczyzna mówi poważnie, czy tylko próbuje żartować. W oczekiwaniu na proces 3 stycznia 2000 roku mundurowi z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie złożyli wniosek do prokuratury okręgowej o przesłuchanie Władimira W. odnośnie innego, równie koszmarnego zabójstwa. Tak naprawdę, kiedy ujęto polskiego Hannibala, policjanci byli pewni, że znaleźli też mordercę Katarzyny Z. Oskurowanie zdarza się przecież niezmiernie rzadko, a do obu zbrodni doszło w odstępie zaledwie 6 miesięcy. W dodatku domniemanego sprawcę i dziewczynę łączyło miasto, podobny wiek i ten sam kierunek studiów. Mężczyzna stanowczo jednak zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego ze szczątkami wyłowionymi z Wisły. Utrzymywał, że Katarzyny nigdy nawet nie poznał. Pomimo gruntownych rewizji, licznych badań i innych czynności, nie udało się znaleźć żadnych dowodów na faktyczną winę Władimira w tej sprawie. Nie zgadzał się też motyw, który względem dziewczyny miał wymiar seksualny, a nie był bardzo osobistą zemstą. Co więcej, medycy sądowi po gruntownej analizie potraktowania tkanek, w tym sposobu ich cięcia, wykluczyli, że jedna i ta sama osoba mogła dokonać obu morderstw. Tym samym bliscy Katarzyny Z. na wyrok dla innego zwyrodnialca musieli czekać jeszcze 22 lata. W sprawie pozbawienia życia Witolda W. akt oskarżenia był gotowy 17 stycznia 2000 roku. Proces, który w całości utajniono, rozpoczął się 16 marca przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Prokuratura zarzuciła Władimirowi zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, za co groziła kara dożywotniego więzienia. Ze względu na znaczne ograniczenie poczytalności w momencie popełnienia czynu, winowajca mógł liczyć na nadzwyczajne złagodzenie wyroku. Oskarżyciel oświadczył, że mężczyzna działał z niskich pobudek i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Mordu miał dokonać z premedytacją, z nienawiści oraz chęci zemsty. Władimir odmówił odpowiedzi na pytania. Przed sądem przewijali się za to świadkowie, z których Józef W. był ostatnim. Kiedy przyszła jego kolej, okazało się, że na stale wyemigrował do krewnej w Soczi. Zanim porzucił Brzyczynę, żalił się znajomym, że wnuk żądał od ojca pieniędzy na wyjazd do Francji. Chłopaka nie obchodziło, że jego bliscy ledwie wiążą koniec z końcem. Osamotniony staruszek nie próbował pomóc oskarżonemu, ani nie chciał dłużej mieszkać w domu, który każdego dnia przypominał mu o tragedii. Decyzja Józefa o opuszczeniu Polski na długo zablokowała proces. Krakowski sąd był zmuszony poprosić stronę rosyjską o jego przesłuchanie. Sporządzenie odpowiednich protokołów zajęło tamtejszym służbom aż 16 miesięcy. Po otrzymaniu dokumentów z Moskwy wreszcie można było wyznaczyć termin finałowej rozprawy. 22 listopada 2001 roku Władimir W. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, z możliwością warunkowego zwolnienia po 20 latach odsiadki. Karę miał odbyć w zakładzie, który prowadzi leczenie psychiatryczno-psychologiczne. Uzasadnienie wyroku utajniono. Wiadomo jednak, że mężczyzna słuchał sędziego ze spokojem. Pół roku później odbyła się rozprawa apelacyjna, ale dla Władimira nie zmieniło się nic, poza odebraniem mu praw publicznych na lat 10. Mimo to skazaniec nie odsiedział całego wyroku w polskim więzieniu.
Już w lutym 2003 roku prasa poinformowała, że morderca złożył wniosek o odbycie kary w Rosji, bliżej swojej rodziny. Swoją prośbą wywołał ogromne zdziwienie, ponieważ warunki panujące w tamtejszych zakładach były dużo gorsze niż w krajowych. Ostatecznie przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Okręgowego zezwolił na przenosiny. Zanim do nich doszło, w 2007 roku Władimir po raz pierwszy zgodził się na wywiad do programu TVN Archiwum X Śledztwa po latach. Dziennikarzowi tłumaczył, że zbrodni dokonał pod wpływem impulsu, ponieważ ojciec powiedział mu coś niedobrego. Po raz kolejny bardzo stanowczo odciął się też od sprawy Katarzyny Z., mówiąc, że nigdy nie zabiłby dziecka ani kobiety. Niedługo po nagraniu wyjechał do miejsca, które było ojczyzną ukochanej matki. Witold został natomiast w Polsce. Według informacji portalu Crime, jego grób znajduje się nieopodal Krakowa. Tajemnicza śmierć legendy Sudetów. Tadeusz Steć urodził się 1 września 1925 roku we wsi Ścianka, która obecnie leży na Ukrainie. Jego ojciec szybko wyjechał do Ameryki, dlatego wychowaniem niemowlęcia zajęły się dwie kobiety. Mama Anna i jej owdowiała siostra, Prakseda. Rodzina chłopca była bardzo religijna. Jego dwaj wujkowie zostali zakonnikami, więc nic dziwnego, że pani Anna marzyła o podobnym losie dla swojego syna. Na początku lat 30. przeniosła się z nim do Warszawy i jako pokojówka ciężko pracowała, żeby zapewnić jedynakowi edukację na wysokim poziomie. Kiedy zdolny nastolatek ukończył prywatną szkołę podstawową, dostał się do prestiżowego małego seminarium misyjnego ojców franciszkanów w Niepokalanowie. Jako dorosły chwalił się, że poznał w nim przyszłego świętego ojca Maksymiliana Kolbe oraz wizjonera ojca Klimuszko. Nigdy nie miał problemów z przyswajaniem wiedzy ani języków obcych – greki, łaciny, francuskiego i niemieckiego. Niestety naukę przerwała wojna. Ambitnemu chłopakowi mimo wszystko udało się zdać maturę, a w czerwcu 1945 roku wstąpić do opactwa ojców benedyktynów pod krakowskim Tyńcu. Jego bliscy pękali z dumy. Pobyt w najstarszym polskim opactwie nie potrwał jednak długo. Już rok później Tadeusz zjawił się we wsi Trzcińsko pod Jelenią Górą. Jego matka i ciotka dzięki nadaniu na ziemiach odzyskanych dysponowały wówczas gospodarstwem rolnym z niewielkim poniemieckim domem. Kiedy do pani Ani dotarło, że syn porzucił życie w zakonie, przeżyła wielki zawód. Z oczywistych przyczyn chłopak nie przyznał się, że powodem tej decyzji były jego skłonności homoseksualne. Musiał ułożyć sobie życie od nowa. Nie chciał iść do wojska, dlatego postanowił zostać studentem historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ujawnia się wtedy kolejna ważna cecha Tadeusza – umiejętność oczarowywania otoczenia. W jego dokumentach nie znalazły się żadne wpisy potwierdzające zdane egzaminy. A jednak formalnie Steć studiował aż przez 2 lata, unikając powołania do odbycia służby wojskowej. Sprytny, bardzo charyzmatyczny młodzieniec potrafił omamić panie z dziekanatu oraz wkupić się w łaski wielu profesorów. Udostępniał m.in. stare książki i inne cenne przedmioty, które znajdował w ruinach dawnego niemieckiego Muzeum Rzemiosła. Do dziś pozostaje zagadką, jak w lipcu 1948 roku Tadeuszowi udało się uzyskać przeniesienie do rezerwy wojskowej. Szczęśliwy, bo niezagrożony poborem, porzucił uniwersytet i na stałe przyjechał do Trzcińska. Właśnie w te wakacje po raz pierwszy ruszył w góry i zachwycił się wyjątkowo piękną okolicą. Wyprawy na Sokole Wierchy czy Śnieżkę stanowiły po części ucieczkę od matki, z którą coraz ostrzej się kłócił. Powodem zatargów był m.in. fakt, że pobożny niegdyś syn przestał chodzić na niedzielne msze. Do tego w domu wciąż brakowało pieniędzy. Tadeusz imał się różnych prac.
Przez jakiś czas był nawet nauczycielem religii. W końcu udało mu się zatrudnić w Dolnośląskiej Spółdzielni Turystycznej, która realizowała zadanie przemalowania niemieckich znaków na polskich już szlakach. Młody mężczyzna wreszcie robił to, co lubił. Chodził po górach, podziwiał przyrodę i dostawał za to wynagrodzenie. Ostatecznie wspólnie z kolegami udało mu się oznakować całe Sudety, w tym nieistniejący wcześniej szlak Zamków Piastowskich. Steć doskonale znał niemiecki, dużo czytał i zaglądał w miejsca zupełnie zapomniane. W trakcie jednej z wędrówek odnalazł opustoszałe schronisko Szwajcarka w Górach Sokolich. Z pomocą miejscowych gospodarzy odnowił pomieszczenia i na nowo otworzył je dla turystów. Obywatele z całej Polski tłumnie ruszyli zwiedzać ziemie odzyskane, głównie za sprawą funduszów czasów pracowniczych, który został uruchomiony w 1949 roku. Tadeusz zaczął oprowadzać wycieczki i spotykać się z coraz to nowymi znanymi wędrowcami. Ciekawy świata chłopak zafascynował się turystyką i pilnie zgłębiał lokalną historię. Nadal też ze zrujnowanych archiwów ratował cenne starodruki, którymi miejscowa ludność paliła w piecach. Głód wiedzy sprawił, że początkujący przewodnik zaczął robić błyskotliwą karierę. Wkrótce został kierownikiem słynnego domu śląskiego na Równi pod Śnieżką. Ku zadowoleniu Stecia już wtedy zwracano się do niego magistrze. Nikomu nie przyszło na myśl, że osoba tak elokwentna nie ma wyższego wykształcenia. Mężczyzna z rozmysłem tworzył swoją własną legendę. Kolejnym wielkim przełomem w jego życiu okazały się publikacje dla jednego z wrocławskich dzienników, a następnie przewodniki po Kotlinie Jeleniogórskiej i Zamku Chojnik. Tadeusz szybko dał się poznać jako prawdziwy tytan pracy. Spod jego pióra wyszły setki artykułów i ponad 60 książek, w tym słynne Sudety Zachodnie oraz monografia Karkonosze. Zgodnie z wytycznymi ówczesnej władzy dbał o to, żeby usuwać niemieckie nazewnictwo i prezentować tereny uzyskane po wojnie jako rdzennie słowiańskie. Opis Zamku Chojnik zakończył słowami: polski chłop i robotnik, który jako wczasowicz zwiedzał ten zamek, od razu odczuł, że jest to coś więcej jak tylko atrakcja turystyczna, że jest to jeden z dowodów na polskość Dolnego Śląska. PRL-owscy dygnitarze cenili Tadeusza za taką propagandę. Nie obrażali się nawet na sprośne ani złośliwe polityczne żarty, które wplatał w swoje opowieści. Słynny już wówczas mężczyzna należał do wielu organizacji turystycznych, w tym PTTK, i na ich zlecenia wygłaszał dochodowe prelekcje. Dorabiał też fotografowaniem i sprzedawaniem zdjęć uczestnikom wycieczek. Przede wszystkim jednak prowadził kursy dla przyszłych przewodników sudeckich. Wykształcił tyle osób, że otrzymał nieformalny tytuł przewodnika przewodników. Miał niesamowity talent gawędziarski i nie potrzebował notatek. Wszelkie daty, postaci i wydarzenia podawał z pamięci. Popularność Stecia nie uszła uwadze służb. Zachował się dokument datowany na 52 rok o wytypowaniu go jako kandydata do werbunku w charakterze informatora. W kolejnym piśmie odnotowano: kandydat jest kierownikiem turystyki. Kontaktuje się więc z różnymi osobnikami i elementem napływowym, który w niektórych przypadkach jest podejrzany o przemyt i nielegalne przejścia granicy. Jest wysoko wykształcony i biegły w rozmowie oraz sprytny. Przewodnik zobowiązał się do współpracy z SB, ponieważ został zaszantażowany ujawnieniem kompromitujących go materiałów o charakterze pornograficznym. Nadano mu pseudonim Kowalski. 3 lata później oficer prowadzący sporządził następującą notatkę: Steć nie został wykorzystany do żadnych rozpracowań, ale materiały dostarczane przez niego były wartościowe, wiarygodne i napisane obiektywnie. W kolejnym dokumencie zaznaczono jednak:
Z końcem 1956 roku, na podstawie informacji przekazanych przez Kowalskiego, osadzono w więzieniu grupę 3 osobników usiłujących zbiec z kraju. Oficer SB podkreślał szerokie znajomości Stecia wśród inteligencji i kleru, jego prawdomówność i chęć do współpracy. Trzeba jednak dodać, że zwerbowanemu nigdy nie wypłacono pieniędzy. Po tak zwanej odwilży gomułkowskiej Kowalski zaczął unikać spotkań z funkcjonariuszami i w efekcie w 1960 roku został wyeliminowany z sieci agenturalnej. Mniej więcej w tym samym okresie uruchomiono ośrodek wiedzy o ziemiach zachodnich w Bolkowie, a słynny przewodnik niejako naturalnie został jego dyrektorem. Zarządzał placówką przez kilka lat, odgrywając ważną rolę w sianiu PRL-owskiej propagandy. Kształcił słuchaczy z całego kraju, a wysokie zarobki, bezpłatne mieszkanie i inne profity wynikające z objętego stanowiska sprawiały, że powodziło mu się naprawdę świetnie. Po zakończeniu pracy w ośrodku w 1964 roku razem z matką przeniósł się do Cieplic pod Jelenią Górą. Tutaj zajął się bardzo dochodowym oprowadzaniem wycieczek niemieckich. Steć sprzedawał turystom rozmaite pamiątki oraz mapy z własnoręcznie naniesionymi obcojęzycznymi nazwami. Nie przeszkadzało mu to jednak w krytykowaniu kolegów po fachu za stosowanie dawnej przedwojennej nomenklatury. Słuchacze byli zafascynowani nie tylko wiedzą przewodnika, ale i jego opowieściami o niesamowitych wydarzeniach, w których miał brać udział. Nie przypuszczali jednak, że mężczyzna zmyśla je na poczekaniu. Nie żałowali też pieniędzy, żeby udać się z nim w góry. Szacuje się, że jedna zachodnio-niemiecka wycieczka w latach 80. przynosiła Tadeuszowi ogromny dochód w wysokości około 500 marek. Nic zatem dziwnego, że do jego drzwi ponownie zapukał pracownik SB. Od 1969 roku, znów choć już tylko jako tak zwany kontakt obywatelski, donosił, co robili lub mówili tak zwani odwetowcy i rewizjoniści z RFN, którzy na Dolny Śląsk przyjeżdżali z powodów sentymentalnych. Sam przewodnik był otoczony siatką informatorów śledzących każdy jego krok. Niejaki TW Piotrek odnotował: prelekcje Stecia odznaczają się śmiałością lub nawet bezceremonialnością, wykraczając poza powszechnie uznane granice. Mężczyzna nie mieści się w kategoriach tradycyjnych ocen, gdyż jego indywidualność ma charakter szczególny. Ostatnie akta związane z przewodnikiem pochodzą z 1970 roku, ale badacz Mateusz Hartwich uważa, że kontakty Tadeusza z SB trwały zapewne aż do roku 1990. Mężczyzna mieszkał już wtedy przy ulicy Orlej 3, nieopodal stacji kolejowej i przystanku autobusowego. Ponieważ nigdy nie kupił samochodu, była to dla niego świetna lokalizacja. Zajmował 50-metrowy lokal numer 4 na pierwszym piętrze, który przez ścianę sąsiadował z mieszkaniem pani Anny. Oprócz standardowej kuchni i łazienki mieściła się w nim niewielka sypialnia oraz przestronny gabinet z biurkiem, stołem i kilkoma regałami na książki. Z wyboru nigdy nie zainstalował telefonu. Pod koniec życia przewodnik był tak bogaty, że mógł sobie pozwolić na luksusową willę. Jednak do końca pozostał w budynku, w którego piwnicach regularnie koczowali bezdomni. Pieniądze lubił gromadzić, ale nie wydawać. Pozbawione troski mieszkanie z roku na rok stawało się coraz bardziej zagracone i zabałaganione. Tadeusz Steć nie przykładał też wielkiej wagi do stroju, w którym każdego ranka wychodził do pracy. Do butów z solidną podeszwą nosił zbyt szerokie, długie spodnie, rozciągnięty czerwony sweter i kurtkę. Oprócz starego plecaka na stelażu, w którym trzymał słynny termos z herbatą zaprawioną alkoholem, jego znakiem rozpoznawczym stał się granatowy beret z antenką.
To nakrycie głowy, uwiecznione m.in. na niemieckiej karykaturze, towarzyszyło przewodnikowi niezależnie od pogody. Jeśli akurat zdarzyło się, że miał wolne, czas spędzał w domu ubrany w kalesony, podkoszulek i szlafrok. Z pracy wracał po 20, zwykle autobusem. Często do mieszkania wchodził nie sam, a w towarzystwie uczniów szkoły oficerskiej lub nieznajomych z Jeleniogórskiego dworca. Przewodnik głosił, że każdy młodzieniec powinien mieć swojego mentora, podobnie jak to bywało w starożytnej Grecji. Dla kontrastu warto przytoczyć zapisek poety Jarosława Iwaszkiewicza. Steć jest obłąkany na punkcie seksualnym. Jest to przykra obsesja, która rozmowę z inteligentnym gościem, znającym doskonale warunki tutejsze, zamienia w szereg niezwykle ordynarnych fragmentów. Takie zachowanie nie przeszkadzało jednak mundurowym, którzy w trakcie stanu wojennego zapraszali przewodnika do milicyjnego sanatorium w Cieplicach. W ośrodku relaksowali się też najwyżsi funkcjonariusze MSW. Pod dom przy Orlej coraz częściej przyjeżdżały służbowe gaziki i pozostawały tam aż do późnej nocy. W jeleniogórskim mieszkaniu pojawiali się również stacjonujący w pobliżu żołnierze radzieccy, którzy poznali Tadeusza za pośrednictwem syna jego kuzynki z Ukrainy. Niestety faktem jest, że Steć zapraszał do siebie nie tylko dorosłych, ale i 14 lub 15-letnich chłopców słuchających szkolnych prelekcji. Pod pretekstem wspólnego oglądania dokumentów telewizyjnych o górach zwabiał do siebie niczego nieświadomych nastolatków. Faktycznie filmy na kasetach wyświetlał, ale nie miały one nic wspólnego z Sudetami. Po pornograficznym seansie wykorzystywał chłopców i wręczał im pieniądze. Wśród ofiar znajdowali się m.in. synowie wpływowych osób, którzy nie chcieli, aby ich dzieci musiały zeznawać. W późniejszych aktach dotyczących morderstwa nie ma zatem wielu wzmianek dotyczących tych spotkań. Steć do końca życia utrzymywał, że przekazywał nastolatkom wiedzę o górach, choć wiadomo, że jeden z nich próbował go udusić. Przewodnik nigdy nie zgłosił tego faktu na milicję. Podobnie jak uszkodzonych drzwi, pobicia, kradzieży i innych prób rozboju. Podczas jednej rozmowy swojemu przyjacielowi tłumaczył: nie, nie mogę zgłaszać takich prób napadu, bo wtedy nikt do mnie nie przyjdzie. Ale muszę uważać, kogo wpuszczam. I nigdy więcej niż jednego. A jeśli chłopaków z podwórka, to tylko dwóch. Żeby nie kradli. Jeżeli przychodzi do mnie ktoś nieumówiony, to polecam mu, żeby stanął na korytarzu pod lampą zapalaną z przedpokoju. Sprawdzam, czy go znam, czy jest sam i dopiero otwieram drzwi, pozostawiając łańcuch zaporowy. Kontrola omijała tylko wyjątkowo bliskie mu osoby, które bezbłędnie rozpoznawał po głosie. W razie gdyby mimo wszystko znów pojawiły się jakieś problemy, liczył na błyskawiczną reakcję swojej matki. U pani Anny znajdował się dzwonek, którego przycisk był ukryty w podłodze pod stołem Tadeusza. Niestety z biegiem lat schorowana kobieta zaczęła popadać w demencję i przestała ruszać się z łóżka, polegając na opiekującej się nią pielęgniarce. Ostrożny przewodnik nie ufał zarówno ludziom, jak i komunistycznym bankom. Złotą biżuterię lub aparaty fotograficzne dawał na przechowanie zaufanym przyjaciołom. Natomiast marki i dolary trzymał za jednym z regałów przy oknie gabinetu. Nie robił z tego faktu wielkiej tajemnicy, a wręcz lubił się chwalić ogromną ilością posiadanej gotówki. W pamięci znajomych Tadeusza Stecia wyryła się sytuacja z 1982 roku, kiedy podczas swoich imienin gospodarz zapytał, jak długo jeszcze może potrwać stan wojenny. Następnie wstał od stołu, odsunął mebel z książkami i wyciągnął zza niego duży papierowy worek. Zgromadzeni przyglądali się, jak ze swoistej matrioszki wyciąga dwa coraz mniejsze opakowania, po czym wysypuje zrolowaną zagraniczną walutę. W trakcie tej demonstracji przewodnik oznajmił, że uzbierana suma pozwoli mu przeżyć nawet 3 lata. Ile było pieniędzy, nikt dokładnie nie liczył, ale oszacowano je wtedy na kilkanaście tysięcy dolarów i marek. W tamtym czasie był to niewyobrażalny majątek.
Pieniądze za szafą czekały na przenosiny aż do reformy systemu bankowego u schyłku lat 80. Wtedy już mężczyzna rozpowiadał, że żyje z odsetek jak kapitalista. Steć lubił też robić wrażenie na kursantach, których szkolił. Kiedy prowadził ich w góry, niekiedy wyciągał ze swojego plecaka starą księgę, o której plotkowano, że wygląda jak Biblia Gutenberga. Nie omieszkał przy tym wspominać, że jest warta co najmniej 2 Mercedesy. W styczniu 1993 roku Tadeusz Steć miał 67 lat. Wciąż pozostawał aktywny zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Zaczynały go jednak męczyć problemy zdrowotne, dlatego żeby dobrze zbadać serce i płuca, zdecydował się na kilkudniowy pobyt w szpitalu. Na oddział miał się stawić we wtorek 12 stycznia. Potrzebował jednak trochę nowej bielizny, więc tydzień wcześniej udał się do banku i pobrał 80 milionów starych złotych, za które chciał zrobić niezbędne zakupy. O pomoc w dotarciu do placówki poprosił znajomego studenta Bogdana. Uzgodnił z mężczyzną, że ten przed południem podjedzie do niego swoim samochodem. Kilka dni przed tragiczną śmiercią przewodnik zdążył jeszcze zdradzić bliskim osobom, że spodziewa się większej sumy pieniędzy z zagranicy. Jednocześnie u jednego z nich przezornie zdeponował kosztowności, które zamierzał odebrać zaraz po wyjściu ze szpitala. W wyznaczony dzień około 10:30 Bogdan zaparkował swojego Poloneza obok domu przy Orlej i ruszył na piętro budynku. Kiedy jednak pojawił się pod mieszkaniem numer 4, nikt nie otworzył mu drzwi ani nie odpowiedział na wołanie. Student przestraszył się, że jego znajomy miał zawał, dlatego od razu zawiadomił policję. Funkcjonariusze przyjechali razem ze ślusarzem, który z łatwością dostał się do wnętrza. Okazało się, że zamki ryglowe pozostawały otwarte. Przekręcony był jedynie tak zwany zamek zatrzaskowy, wpuszczany. Po przejściu podłużnego przedpokoju mężczyznom ukazały się zwłoki Tadeusza Stecia. Przewodnik ubrany w kolorowy szlafrok leżał na podłodze gabinetu na wznak, z głową przykrytą kocem. Po ściągnięciu materiału policjanci zobaczyli twarz ubrudzoną krwią, która wypłynęła z tłuczonej rany na głowie. Przez klatkę piersiową denata biegł przewód farelki skierowanej na prawe udo. Dmuchawa zdążyła już nadpalić kalesony i spowodować rozległe oparzenia skóry. Możliwe, że urządzenie miało doprowadzić do pożaru i zatarcia śladów przestępstwa. Inną opcją była chęć ogrzania ciała przez sprawcę, a tym samym utrudnienie określenia czasu zgonu. Równolegle do nieboszczyka, obok farelki znajdował się rulon z gazety z porozrywaną górną częścią. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że Steciowi zadano 2 potężne ciosy z lewej strony głowy, twardym, tempokrawędzistym narzędziem, przypuszczalnie młotkiem. Na miejscu zbrodni natychmiast pojawiła się ekipa dochodzeniowo-śledcza i 2 prokuratorzy. Zabójstwo słynnego przewodnika z Jeleniej Góry stało się prawdziwą sensacją. Każdy chciał zobaczyć mieszkanie, które nazywano Małym Ossolineum. Przez 3 godziny oględzin było ono miejscem wycieczek zarówno naczelników wydziałów policji, jak i osób prywatnych, przez co wiele śladów zostało po prostu zadeptanych. We wnętrzu panował koszmarny bałagan. Na pierwszy rzut oka odnosiło się wrażenie, że to lokal kloszarda, a nie bardzo zamożnego człowieka. Wszędzie walały się ubrania i kartony z książkami lub kasetami wideo. Udało się jednak zabezpieczyć kilka ważnych dowodów, w tym czapkę z włosami w kolorze blond. W kuchni znaleziono butelki po wodzie mineralnej i alkoholu ze śladami linii papilarnych oraz nowy młotek z drewnianą rękojeścią. Metalowa część narzędzia była owinięta białym bandażem z jasno-brunatną plamą. Zza pieca kaflowego śledczy wyciągnęli szufelkę do węgla, na której powierzchni również znajdowała się zaschnięta brunatna substancja.
W jednym z tekturowych pudeł tkwiła natomiast notatka, w której ktoś próbował szantażować przewodnika. W sypialni leżał list od niejakiej Beaty, proszącej Tadeusza o pomoc finansową, a w przedpokoju kartka o treści: mocno dzwonić, stukać. Mieszkanie Stecia było zapełnione rozmaitymi obrazami, starodrukami, mapami, rzadkimi znaczkami pocztowymi i złotymi monetami. Sprowadzono zatem historyka sztuki, który oniemiał z wrażenia już w przedpokoju. W szafce na buty odnalazł almanach krakowski z 1473 roku. Była to prawdopodobnie pierwsza książka wydana drukiem w Polsce. Sprawca zostawił na miejscu nie tylko księgi o niewyobrażalnej wartości, ale także kilogram złotej biżuterii, 36 tysięcy marek ukrytych w słoiku pod szafą i około 500 milionów starych złotych. Z domu przewodnika wyniesiono tylko 20 milionów złotych, które leżały w widocznym miejscu. Według dziennikarza Przemysława Semczuka, zabójca przeszukiwał mieszkanie przez około pół godziny. O tym, że regały były odsunięte od ścian, napisał przyjaciel zamordowanego, Stanisław Jawor. Jak jednak wynika z zachowanego policyjnego planu czynności śledczych, w toku oględzin nie stwierdzono plądrowania. Szybko wykluczono rabunkowy motyw zabójstwa, a do wyjaśnienia tajemniczej sprawy powołano specjalną grupę operacyjną. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca musiał wkroczyć do budynku przy Orlej przed 22, ponieważ codziennie właśnie o tej porze zamykano drzwi na klatkę schodową. Śledczy przesłuchali kilkaset osób. Na podstawie opowieści o procedurze wejścia do mieszkania Tadeusza Stecia i braku śladów włamania, stało się jasne, że zamordowany musiał znać swojego oprawcę. Około 23:00 lokatorzy z parteru usłyszeli, że nad ich głowami coś ciężkiego upadło na podłogę. Być może między przewodnikiem i jego gościem wywiązała się kłótnia, jednak wiele wskazuje na to, że do zbrodni nie doszło w afekcie. Ofiara nie zmarła od razu. W mężczyźnie życie tliło się jeszcze do godziny 7:00 rano, ale uderzenia młotkiem były tak silne, że nawet gdyby został wtedy przewieziony do szpitala, jego życia i tak nie dałoby się uratować. Sąsiadka Stecia zeznała, że tamtej nocy w budynku słychać było ruch i szczekanie zaniepokojonego psa. Świadkowie zapamiętali też, że nieopodal domu kręciło się czterech mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat. Jeden z nich miał dość długie, zaczesane w kitkę włosy w kolorze blond. Na podstawie zeznań jednej z kobiet udało się sporządzić portret pamięciowy dwóch osobników, których podejrzewała o wyłamanie okna w piwnicy. Prawdopodobnie tą właśnie drogą sprawca lub sprawcy, zaskoczeni zamkniętymi drzwiami na klatkę, uciekli z miejsca zdarzenia. Śledztwo trwało, a po Jeleniej Górze krążyły coraz bardziej niezwykłe plotki. W międzyczasie 16 stycznia na cmentarzu komunalnym w Cieplicach odbył się świecki pogrzeb zamordowanego. Jedyną spadkobierczynią Stecia była jego matka, która decyzją sądu rejonowego w czerwcu 1993 roku została częściowo ubezwłasnowolniona. Prawnym opiekunem Anny Steć stała się jej pielęgniarka. Przedsiębiorcza kobieta jeszcze tego samego dnia sporządziła u notariusza testament, na którego mocy stała się jedyną dziedziczką fortuny. Otrzymała ją już w listopadzie, po śmierci pani Anny. Do batalii o zgromadzone kosztowności przystąpił jednak Skarb Państwa. W końcu udało się podważyć testament i uzyskać dostęp do bezcennych zbiorów. Niestety okazało się, że w międzyczasie zniknęło już ponad 40 książek i różnych dokumentów. Do tej pory nie udało się ustalić, co stało się choćby z 15-wiecznym inkunabułem, skrywanym w szafce na buty. Zachowały się tylko jego zdjęcia wykonane do protokołu. Kolekcja, która ocalała, trafiła do Muzeum Karkonoskiego. Nie tylko postępowanie ze spadkiem może budzić zdziwienie. Przemysław Semczuk, śledząc akta, odniósł wrażenie, że sprawa była prowadzona tak, żeby ostatecznie jej nie rozwiązać.
kiedy prokuratura odrzuciła motyw rabunkowy, na pierwszy plan wybił się wątek homoseksualny. Policjantom udało się wtedy dotrzeć do 15-latka, który w ostatnim czasie został zaproszony do Stecia na oglądanie filmów wideo. Chłopak nie przypuszczał, że chodzi o seans pornograficzny. Przewodnik wykorzystał małoletniego, a następnie wręczył mu pieniądze i obiecał kolejną, większą sumę, jeśli zachowa dyskrecję i przyjdzie ponownie. Nastolatek nie mógł być jednak mordercą. Miał na ten wieczór niepodważalne alibi. Śledczy nie znaleźli też żadnych dowodów na to, że za zabójstwem przewodnika stał któryś z ukraińskich krewnych lub rosyjskich żołnierzy stacjonujących na Dolnym Śląsku. Obiecujący trop podsunięty przez kelnera na studniówce, która odbyła się w wieczór tragedii, również zaprowadził policjantów w ślepy zaułek. Podsłuchani uczniowie mieli planować napad na Stecia, ale to nie oni odpowiadali za jego morderstwo. Śledztwo stanęło w miejscu. Dlatego po kilku miesiącach bezradni funkcjonariusze zgłosili się o pomoc do Michała Fajbusiewicza. Majowy magazyn kryminalny 997 oglądali m.in. policjanci z Gdańska, którzy zauważyli podobieństwo między działaniem zabójcy sudeckiego przewodnika i złapanym przez nich 19-letnim Marcinem D. Mężczyzna ten okradał homoseksualistów, a jednego z nich zabił. Co więcej, w dniu morderstwa Tadeusza Stecia miał przebywać w Jeleniej Górze. Wpadł dzięki zeznaniom pewnego profesora, którego znaleziono w Warszawie skrępowanego i wrzuconego do środka wersalki. Marcin D. podczas przesłuchania przyznał się do zabójstwa na Dolnym Śląsku, ale na rozprawie sądowej wyszło na jaw, że najprawdopodobniej to policjanci wymusili na nim takie, a nie inne zeznania. Podejrzany utrzymywał, że używał noża, nie młotka, a z jeleniogórskiego dworca głównego dostał się na Orlą w 10 minut spacerem, kiedy w rzeczywistości pokonanie takiej odległości pieszo zajmuje grubo ponad godzinę. Nie potrafił też poprawnie opisać mieszkania ofiary. W związku z tym 19-latek został uniewinniony od zarzutu zabójstwa przewodnika. W 1994 roku kilkanaście tomów akt sprawy Tadeusza Stecia leżało już na półce i pokrywało się kurzem. Finalnie śledztwo zostało umorzone, co nie znaczy, że o zbrodni zrobiło się cicho. Przypominano o niej w coraz nowszych publikacjach i programach. W 2006 roku ukazała się książka Jerzego Rostowskiego z sensacyjnym wątkiem dotyczącym młodości zamordowanego. Autor cytował wspomnienia Stecia, z których wynika, że na początku czerwca 1945 roku odbyła się tajna ekspedycja do pałacu w Radomierzycach, mieszczącego archiwum Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy. W zamku miały zostać zdeponowane m.in. listy kolaborantów i akta paryskiego Gestapo. Całą akcją kierował późniejszy premier Piotr Jaroszewicz. Ponieważ Steć świetnie władał językiem niemieckim, został poproszony na tłumacza i współpracował z Jaroszewiczem nad niezwykle ważnymi dokumentami. Informacje te przekazywano jako prawdziwą przez wiele kolejnych lat. W rzeczywistości była jednak fikcją wymyśloną przez innego pisarza, Henryka Piecucha, byłego pułkownika Wojsk Ochrony Pogranicza, dobrze zaznajomionego ze Steciem. Piecuch już dawno przyznał się, że tajna wyprawa do pałacu w Radomierzycach nigdy nie miała miejsca. Barwną historię stworzył na prośbę przewodnika, dzięki czemu rosła jego legenda. Monika Góra, autorka książki Człowiek, który wiedział za dużo, dlaczego zginęli Jaroszewiczowie, dotarła do kolejnych bardzo istotnych informacji. Otóż w kronice opactwa benedyktynów w Tyńcu znajduje się zapis, że 3 czerwca 1945 roku Tadeusz Steć przybrał zakonne imię Dawid i został w klasztorze do 30 maja 1946 roku. Przed pobytem w Tyńcu mężczyzna był znów w nowicjacie ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.
To, że w tamtym okresie Steć nie mógł znajdować się na Dolnym Śląsku, potwierdzają też inne wiarygodne źródła. Dlatego wiązanie jego śmierci z zamordowanym kilka miesięcy wcześniej premierem nie ma żadnych racjonalnych podstaw. Co więcej, według ustaleń policji, mężczyźni nigdy się nawet nie poznali. Dwadzieścia lat po zbrodni prokuratura otrzymała intrygujący list wysłany z Belgii. Jego autorka twierdziła, że za zabójstwem Tadeusza Stecia mógł stać jej znajomy, który miał być przez niego wykorzystywany jako nastolatek. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów potwierdzających tę wersję. Mniej więcej w tym samym czasie doszło do publikacji kontrowersyjnej książki wspomnianego już przyjaciela ofiary, Stanisława Jawora, pod tytułem Legenda Sudetów – Tadeusz Steć – Życie i śmierć. Czytelnicy zarzucali autorowi m.in. błędy merytoryczne, wulgarne opisy życia seksualnego ofiary i forsowanie odrzuconej wersji motywu rabunkowego. Tymczasem przewodnicy szanujący dorobek swojego mentora dwa razy składali wniosek, żeby nazwać jego imieniem jedną z jeleniogórskich uliczek. Inicjatywa ta była jednak za każdym razem odrzucana właśnie z uwagi na drugą, ciemną stronę życia zamordowanego. Wielbiciele Sudetów mogą się za to wybrać na wycieczkę żółtym szlakiem Tadeusza Stecia, który prowadzi z siedziby PTTK do skał Słonecznik. Przewodnik przewodników jest też obecny na kartach powieści kryminalnej Przemysława Semczuka pod tytułem Tak będzie prościej, ściśle związanej z niewyjaśnioną zbrodnią sprzed lat. Tajemnica rodziny Wolany. Listopada 1961 roku Rozalia i Władysław doczekali się córki Basi. Dziewczynka przyszła na świat w niewielkim mieście Nowa Ruda, położonym na terenie Sudetów Środkowych. Nie była jedynaczką. Z dostępnych informacji wynika, że miała przynajmniej jednego brata, Mieczysława. Kiedy dorosła, postanowiła porzucić rodzinne strony i wyruszyła do dawnego województwa katowickiego, a konkretnie Chorzowa. Nie wiadomo, co skłoniło Barbarę do wyjazdu na Śląsk. W tym typowo przemysłowym mieście zapewne mogła znaleźć zatrudnienie, ale charakter młodej kobiety kłócił się z codzienną, ciężką pracą. Dwudziestolatka lubiła beztroskie życie, obfitujące w imprezy i nieodłącznie towarzyszący im alkohol. Podobno fascynowała się kulturą hipisowską, natomiast pieniądze zdobywała, dokonując kradzieży. Zbuntowana Barbara była dobrze znana sędziom z drugiego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Chorzowie. Przestępstwa doprowadziły ją nawet na krótki czas za kraty. Rodzina i znajomi twierdzili, że kobieta nie miała łatwego charakteru. Była kłótliwa, a nawet agresywna. Harda osobowość kryła się w wyjątkowo drobnym ciele. Jeśli wierzyć doniesieniom Trybuny Śląskiej, Barbara mierzyła niecałe 150 cm. Szczupła i ładna farbowana blondynka zwracała na siebie uwagę mężczyzn. W końcu na jednej z zakrapianych posiadówek poznała Janusza, z którym szybko zaszła w ciążę. Mężczyzna nie uciekł od odpowiedzialności i postanowił wspólnie z ukochaną podjąć trud wychowania potomka. Ślub pary odbył się wiosną 1988 roku, a już 13 czerwca urodził się pierworodny syn Barbary, Arkadiusz. Małżeństwo trwało niestety bardzo krótko. Już rok później Janusz wypadł przez okno i nie udało się go uratować. Jedne źródła podają, że był to po prostu nieszczęśliwy wypadek, a inne mówią o samobójstwie. Mężczyznę pochowano na cmentarzu parafii świętej Jadwigi Śląskiej przy ulicy Drzymały w Chorzowie. Wbrew pozorom 28-letnia wdowa nie wpadła w długotrwałą rozpacz ani nie zmieniła trybu życia. Choć na świecie był już maleńki syn, nie stroniła od imprez obficie zakrapianych alkoholem. Historia się powtórzyła. Na którymś ze spotkań przy kieliszku poznała przyszłego męża.
Ryszard Wolany urodził się 2 lata wcześniej od swojej wybranki. W przeciwieństwie do niej był wysoki i dobrze zbudowany. Nosił wąsy i nie rozstawał się z przyciemnianymi okularami w grubych brązowych oprawkach. Jego klatkę piersiową zdobiły tatuaże, które dopełniały wizerunek lokalnego twardziela. Ryszard, podobnie jak Barbara, miał trudną przeszłość. Kilka razy odsiadywał kary za udział w kradzieżach, co nie powstrzymywało go od dalszych włamań. Podobno przestępstw dokonywał również z atrakcyjną wdową. Rosły mężczyzna miał jednak też drugą, delikatną stronę natury. Od razu zaakceptował maleńkiego Arkadiusza i zajmował się nim z dużą troską. Szybko też zaczął spodziewać się kolejnego dziecka, bo Barbara zaszła w ciążę jeszcze w tym samym roku. Para wkrótce wzięła ślub, a w marcu 1990 roku powitała na świecie córkę Ilonę. 2 lata później urodził się Sebastian, natomiast w kwietniu 1993 roku Angelika, ostatnie dziecko państwa Wolany. Duża, 6-osobowa rodzina żyła w chorzowskim Familoku blisko centrum miasta przy jednej z najdłuższych ulic Chorzowa. Pod adresem Katowicka 75 do dziś stoi stara, zabytkowa kamienica z efektownym wykuszem. Państwo Wolany zajmowali w niej dwupokojowy lokal komunalny usytuowany na 2. piętrze budynku. Mieszkanie było urządzone skromnie, jednak nie brakowało w nim niezbędnych mebli ani telewizora czy magnetofonu. Barbara zajmowała się licznym potomstwem, ale nie zaprzątała sobie zbytnio głowy utrzymaniem porządku. O czystość dbał Ryszard, który wiele wybaczał ukochanej kobiecie. Jego żona nie tylko nie zmieniła się pod wpływem macierzyństwa, ale regularnie wpadała w kilkudniowe ciągi alkoholowe, w których trakcie znikała z domu. Czworgiem dzieci zajmował się wtedy Wolany z pomocą teściowej i szwagierki. Zdaniem sąsiadów Ryszard wywiązywał się ze swoich obowiązków wzorowo. Również nauczycielki z przedszkola, do którego uczęszczali Arek i Ilona, twierdziły, że dzieci nigdy nie chodziły głodne, były grzeczne i zadbane. Pomimo nałogu, który wyniszczał rodziców, nikt z mieszkańców kamienicy nie słyszał awantur. Środki na utrzymanie licznej gromadki częściowo zapewniali podatnicy. Każdego miesiąca małżeństwo Wolany stawiało się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, żeby odebrać należne świadczenia. Wypłacana suma była oczywiście niewielka i nie mogła zaspokoić wszystkich potrzeb wielodzietnej rodziny. Barbara nie pracowała, bo pomiędzy ciągami alkoholowymi każdego dnia zajmowała się dwojgiem najmłodszych dzieci, które nie uczęszczały do żłobka. O pieniądze musiał starać się Ryszard i robił to w niekoniecznie uczciwy sposób. W końcu znów został przyłapany na kradzieży i kolejny raz w swojej karierze trafił za kratki. Z więzienia wyszedł w czerwcu 1993 roku, czyli około 6 miesięcy przed tragedią. Mogło się wydawać, że resocjalizacja wreszcie przyniosła oczekiwany efekt, bo Wolany zaskakująco szybko znalazł legalne zajęcie. Zatrudnił się na stanowisku portiera w chorzowskim przedsiębiorstwie produkcji chemicznej Prodryn, które do tej pory funkcjonuje przy ulicy Długiej. Na gruncie zawodowym Ryszard wychodził na prostą, za to nad jego małżeństwem niestety zbierały się czarne chmury. Mężczyzna był przekonany, że Barbara go zdradza. W relatywnie spokojnym domu rozpoczęły się kłótnie i awantury. Zdarzało się nawet, że zazdrosny mąż w chwili ataku szału został nocą zabrany do szpitala. Nałóg, przytłoczenie obowiązkami i poczucie krzywdy zaczęły wyrządzać w jego życiu potworne spustoszenie. Ryszard w chwilach wzburzenia mówił nawet sąsiadom, że pozabija wszystkich domowników. Nikt jednak nie traktował go poważnie. Mieszkająca na parterze kobieta powtarzała mu, że przecież złapie go policja. Mężczyzna zawsze odpowiadał: nie zdąży.
31 stycznia 1994 roku w województwie katowickim rozpoczęły się ferie. Zamknięto również przedszkola, dlatego w domu Wolanych pozostawała już cała czwórka dzieci. 5,5-letni Arek, 4-letnia Ilona, 2-letni Sebastian i 9-miesięczna Angelika. Małżeństwa nie było stać na wyjazd w góry, więc ich pociechy musiały zadowolić się zabawą na podwórku. We wtorek 8 lutego 32-letnia Barbara zjawiła się w przychodni stomatologicznej przy ulicy Zjednoczenia 3, żeby usunąć siódemkę. To był ostatni raz, kiedy ją widziano. Kolejnego dnia, czyli we środę 9 lutego 1994 roku, Ryszard Wolany przyszedł do działu kadr przedsiębiorstwa Prodryn. Złożył dyspozycję, która uprawniała jego matkę do odbioru ewentualnego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej PZU. Po zakończeniu zmiany udał się do siostry i opowiedział jej o nieszczęściu, jakie go spotkało. Barbara miała się mu przyznać, że biologicznym ojcem Arkadiusza nie był jej zmarły mąż Janusz, ale niejaki Krzysiek, z którym odnowiła romans. Z relacji Ryszarda wynikało, że jego żona zabrała dzieci i razem z kochankiem wyjechała do Niemiec, gdzie ten aktualnie pracował. W czwartek 10 lutego Wolany zjawił się w pracy mocno nietrzeźwy. Jednemu koledze wyznał, że zabił Barbary i wszystkie dzieci, a zwłoki zakopał. Dwóm innym mężczyznom i koleżance z zakładu mówił, że otruł najbliższych czadem. Znowu nikt mu nie uwierzył. Zaczepione przez niego osoby były pewne, że rozłoszczony na żonę pijany Ryszard po prostu bredzi. Po skończonej zmianie Wolany udał się do MOPS-u, gdzie pobrał należny zasiłek i bony żywnościowe. Opiekująca się jego rodziną urzędniczka była nieco zdziwiona, że tym razem mężczyzna przyszedł sam. Ryszard spokojnie wytłumaczył jej, że Barbara jest nieobecna, bo razem z dziećmi pojechała na zimowisko do Zwardonia w Beskidach. Zaopatrzony w gotówkę Wolany poszedł następnie do kilku kolegów i częściowo spłacił zaciągnięte długi. Wieczorem spotkał sąsiadkę, której wyjawił, że otruł rodzinę gazem i poprosił ją o zapalenie świeczki w intencji zamordowanych. Mieszkanka kamienicy nie potraktowała jednak jego słów poważnie. 11 lutego, czyli w piątek, Ryszard odwiedził jeszcze swoją matkę i zakomunikował jej, że ta nigdy więcej nie zobaczy synowej ani wnuków. Zdziwiona kobieta sądziła wówczas, że jej syn, rozżalony zdradą i głębokim alkoholizmem małżonki, tylko się odgraża. Starsza pani Wolany była ostatnią osobą, która miała kontakt z Ryszardem. Osiemnastego lutego pracownica socjalna, która rozmawiała ze swoim podopiecznym o wyjeździe na zimowisko, zaczęła się mocno niepokoić. Ferie się skończyły, a dwoje najstarszych dzieci nie wróciło do przedszkola. Od wielu dni nikt nie widział też Barbary, Sebastiana i Angeliki, a Ryszard nie pojawiał się w pracy. Urzędniczka zgłosiła swoje obawy, co doprowadziło funkcjonariuszy z 2. Komisariatu Komendy Rejonowej Policji w Chorzowie do kamienicy przy ulicy Katowickiej. Drzwi do mieszkania pozostawały zamknięte, dlatego policjanci musieli zakończyć interwencję. Nie mieli żadnych podstaw do wtargnięcia siłą i brali pod uwagę, że małżeństwo mogło zwyczajnie wyjechać. Nieobecność Wolanych zdziwiła nie tylko pracownicę MOPS-u, ale i najbliższą rodzinę Ryszarda. W końcu w niedzielę 20 lutego jego siostra i matka udały się do chorzowskiego Familoka. Wzięły ze sobą zapasowe klucze, które faktycznie się przydały, bo nadal nikt nie otwierał drzwi. Kiedy weszły do mieszkania, na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało normalnie. Ocieplany płaszcz Barbary i zimowa odzież dzieci znajdowały się na swoim miejscu. Nie zniknęły również wózki. Dopiero w kuchni kobiety dokonały przerażającego odkrycia. Ryszard Wolany leżał na rozłożonej kołdrze w kałuży krwi.
Na stole stała popielniczka wypełniona po brzegi niedopałkami papierosów klubowych, a dookoła walały się butelki po tanim winie. Zszokowane kobiety zaalarmowały pogotowie. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że śmierć Ryszarda Wolanego nastąpiła w niedzielę 13 lutego, czyli 2 dni po jego wizycie u matki. Mężczyzna najprawdopodobniej pił przez całą sobotę, a następnie popełnił samobójstwo. W mieszkaniu Denata nie było żadnych oznak walki, które mogłyby świadczyć o zabójstwie. Co więcej, w toku oględzin policjanci zauważyli, że na kredensie leży kartka z notatką. Późniejsze analizy grafologiczne potwierdziły, że autorem wiadomości był Wolany. Jej treść brzmiała: jeśli, mamo, chcesz wiedzieć, dlaczego to zrobiłem, włącz magnetofon. W odtwarzaczu faktycznie znajdowała się kaseta, na której Ryszard nagrał swoją spowiedź. Oto udostępniony fragment zapisu. Najlepsza mam, kiedy będziesz słuchała tej taśmy, mnie już wśród żywych nie będzie. Ponieważ stało się to, czego najbardziej się obawiałem, kiedy zawsze mówiłem, że więcej czy później, jeżeli ona będzie tak postępować, do tego dojdzie. 9 zeszła z tego świata wraz z dziećmi, a ja dzisiaj, to jest w niedzielę, gdy będzie słuchała tej taśmy, mnie już wśród żywych nie będzie. Powiem, tylko taka jedna kara może być za to, co się stało. Nie opłakujcie mnie, bo nie ma sensu. Takich jak ja to się nie opłakuje. Oni leżą gdzieś na cmentarzu. Tutaj, gdzie ja, ale gdzie, tylko ja wiem. Cóż więcej ci mogę powiedzieć? Stało się ostatnią ciało. Na koniec mężczyzna dodał: mamo, te samochody są dla Grzesia, łachy też. Weźcie co uważacie i no mieszkanie ostawcie Mietkowi, bo mnie już nic nie potrzeba. I tak jak grzech wam godą, nie chca żadnego pogrzebu, nie chca żadnych kujwa pochówków. Tak macie zrobić, żeby było dobrze. No. Samochody, o których powiedział Wolany, nie były prawdziwymi pojazdami, ale miniaturowymi modelami. Miał je odziedziczyć Grześ, czyli jego siostrzeniec. Wymieniony w testamencie Mietek, brat Barbary, w chwili jej zaginięcia przebywał w areszcie. Nie zmienia to faktu, że nawet po wyjściu na wolność nie miał szans na wprowadzenie się do mieszkania przy Katowickiej, bo było ono własnością miasta. Rodzina Denata i ekspertyza fonograficzna potwierdzały, że głos na nagraniu należał do Ryszarda. Samobójca w bardzo charakterystyczny sposób wymawiał R jako J. Psycholog, który przesłuchiwał kasetę, orzekł, że Wolany brzmiał wiarygodnie i najprawdopodobniej faktycznie zabił rodzinę. Już kolejnego dnia po odnalezieniu zwłok na pierwszej stronie lokalnej prasy ukazał się artykuł zatytułowany Testament z zaświatów. Cytowany w nim komendant policji w Chorzowie stwierdził: myślę, że powiedział prawdę, ale dopóki nie znajdziemy zwłok, mężczyzna nie będzie uznany za zabójcę. Mamy jeszcze nadzieję, że znajdziemy ich żywych. Niestety, z każdą upływającą dobą, prawdopodobieństwo, że żona i dzieci Ryszarda żyją, drastycznie malało. 21 lutego 1994 roku prokurator rejonowy w Chorzowie wszczął śledztwo w sprawie doprowadzenia do samobójstwa Ryszarda Wolanego. To jest o przestępstwo z artykułu 151 Kodeksu Karnego. Wykonana 2 dni później sekcja zwłok nie przemawiała jednak za tym, że ze śmiercią mężczyzny były związane osoby trzecie. Intensywne czynności poszukiwawcze toczyły się za to w sprawie Barbary Wolany i jej dzieci. Po zrekonstruowaniu ostatnich chwil życia Ryszarda, podejrzewano, że w nocy z 8 na 9 lutego mężczyzna podał najbliższym środki usypiające lub toksyczne.
Następnie udusił żonę i dzieci. Morderstwa mógł też dokonać w trakcie ich snu. Barbara, często upijająca się do nieprzytomności, nie musiała być świadoma, co się wokół niej dzieje. Sąsiedzi zeznali, że tej nocy z mieszkania pary nie dobiegały żadne niepokojące odgłosy. Zdjęcia poszukiwanych natychmiast rozesłano do wszystkich komend na terenie kraju. Policjanci sprawdzili wersję o wyjeździe Barbary i dzieci na zachód, do której Ryszard przekonywał wcześniej swoją siostrę. W mieszkaniu zostały jednak dokumenty zaginionych i nie było żadnych dowodów na przekroczenie przez nich granicy. Funkcjonariusze wykluczyli też możliwość ucieczki na podstawie podrobionych paszportów. W trakcie śledztwa przesłuchano kilkaset osób, nie tylko z kręgu rodziny, sąsiadów lub znajomych, ale też pracowników MOPS-u, taksówkarzy i śmieciarzy. Sprawdzono studzienki ściekowe, wysypiska śmieci, piwnice i strychy chorzowskich familoków, różnego rodzaju meliny, zakamarki, lasy i parki. Dwa razy przeszukiwano koryto Rawy, czyli potoków do rzeczy Wisły, wzdłuż którego w Chorzowie i Katowicach powstały bulwary. Niestety po zaginionej rodzinie nie było śladu. Pamiętając o słowach Ryszarda, jeszcze w dniu ujawnienia zwłok, funkcjonariusze zjawili się na lokalnych cmentarzach. Szczególną uwagę poświęcili nekropolii przy ulicy Drzymały, która znajduje się zaledwie 10 minut drogi na piechotę od kamienicy przy ulicy Katowickiej 75. To właśnie na terenie należącym do parafii świętej Jadwigi Śląskiej spoczywał pierwszy mąż Barbary. W toku śledztwa wyszło na jaw, że jedna z pacjentek chorzowskiego szpitala, naprzeciwko którego znajduje się wschodnia brama cmentarza, zauważyła coś dziwnego. Trudności ze snem podczas pobytu w placówce sprawiały, że kobieta obserwowała okolice przez okno. Nocą 12 lutego zobaczyła sylwetkę mężczyzny z łopatą, który kręcił się po cmentarzu. Zachowywał się nietypowo, znikał i pojawiał się ponownie. Pacjentka szpitala niestety nie potrafiła podać żadnych szczegółów. Kolejną znaczącą informacją w tej sprawie były zeznania lokalnego złomiarza. Mężczyzna twierdził, że po 10 lutego ukradziono mu solidny wózek do przewozu metalu. Istniała szansa, że złodziejem był Ryszard Wolany. Bardzo niska kobieta i małe dzieci nie ważyły dużo, ale z pewnością nie udałoby się przetransportować ich ciał jednorazowo. Informacje kloszarda zgadzały się zatem z opowieścią pacjentki. Przeprowadzono nawet eksperyment, który dowiódł, że pomiędzy godziną 2 a 4 okolica nekropolii pustoszała i z łatwością można się było po niej poruszać bez zwracania na siebie uwagi. Oględziny cmentarza odbyły się już w niedzielę 20 lutego. Policjanci penetrowali teren, szukając świeżego, nielegalnego pochówku. Ich działania nie przyniosły jednak żadnych rezultatów. Ziemia była zamarznięta i przykryta śniegiem, bez śladów naruszenia. Śledczy podejrzewali, że Ryszard mógł zakopać zwłoki rodziny w grobie pierwszego męża Barbary, ale nie odnaleziono w nim dodatkowych ciał. Policjanci nie poddawali się i wpadli na pomysł sprowadzenia z zakładu w Gliwicach specjalistycznej kamery termowizyjnej. Wolany mógł przecież ukryć zwłoki w którymś z niedawno usypanych mogił. Niestety nowych grobów było bardzo dużo. Proboszcz parafii i zarazem opiekun cmentarza stanowczo sprzeciwił się rozkopywaniu pochówków, a nawet użyciu termowizji. Kapłan argumentował, że byłoby to profanacją i zakłóceniem spokoju zmarłych. Dodatkowo rozpytywani grabarze stanowczo wykluczyli, że ktokolwiek obcy, nawet pod osłoną nocy, mógł naruszyć świeżo usypane groby. Twierdzili, że od razu zauważyliby nie swoją robotę. Rozmowy na plebanii toczyły się przez kilka godzin. Ostatecznie prokurator, który prowadził śledztwo, musiał odejść z kwitkiem. Zdesperowani śledczy posunęli się w końcu do wysłuchania jasnowidzów.
Jeden z wróżbitów wydał się szczególnie przekonujący. Naszkicował coś, co przypominało wykopy drogowej trasy średnicowej, której chorzowski odcinek był wówczas w trakcie budowy. Setki policjantów przeczesywało wskazany teren, ale bez żadnego efektu. Funkcjonariusze sprawdzili też, czy Ryszard miał szansę rozpuścić zwłoki w kwasie. Pracował przecież w zakładzie, który zajmował się produkcją chemikaliów. Okazało się jednak, że choć mężczyzna mógł mieć do nich dostęp, środki były zbyt słabe, żeby skutecznie przetrawić ludzkie ciała. 15 maja 1994 roku prokurator rejonowy w Chorzowie umorzył postępowanie w sprawie doprowadzenia do samobójstwa Ryszarda Wolanego z powodu niestwierdzenia znamion ustawowych przestępstwa. W postanowieniu znalazł się też zapis, że brak jest jednoznacznych dowodów pozwalających na stwierdzenie, iż Ryszard Wolany przed samobójczą śmiercią dokonał zabójstwa członków rodziny. Barbara, Arek, Ilona, Sebastian i Angelika pozostawali więc w policyjnych rejestrach osobami zaginionymi. Śledczy nadal starali się ich odnaleźć. Niestety nagłaśnianie sprawy w gazetach, a także w popularnym telewizyjnym biurze śledczym nie dało rezultatów. Jednostajny głos Wolanego odtworzony w programie pozostał tylko przerażającą ilustracją sprawy tajemniczego zniknięcia 5 osób. Po latach tragicznymi zdarzeniami przy Katowickiej zainteresowali się chorzowscy policjanci z Archiwum X. Funkcjonariusze dotarli do informacji, że kiedy w 2011 roku likwidowano pochówek pierwszego męża Barbary, w grobowcu nie znaleziono żadnych innych szczątków. Potwierdzało to ustalenia śledczych, którzy sprawdzali parafialną nekropolię w 1994 roku. Nieżyjący już komendant Józef Kogut do końca twierdził, że decyzja opiekuna cmentarza o nienaruszeniu innych pochówków była błędna. Argumentował, że wszystko warto było uczynić, aby dojść do prawdy i tylko dzięki zapiekłości ówczesnego proboszcza nie zdołali tego uczynić. Obecny prokurator rejonowy, zapytany o zasadność takich działań, miał jednak inne zdanie. Stwierdził, że należałoby najpierw ustalić, który grób uznalibyśmy wtedy za świeżo usypany. Czy grób usypany do miesiąca, do dwóch, a może do trzech miesięcy? Oprócz grobowców trzeba by było wtedy rozkopać chyba z pół cmentarza. Rzecznik prasowy chorzowskiej policji w 2021 roku dodał, że zastosowanie urządzenia termowizyjnego na cmentarzu mogło być mało efektywne, a nawet dawać fałszywe wyniki. Wraz z rozwojem techniki analizy DNA, śledczy zadbali o to, żeby pobrać materiał genetyczny od krewnych państwa Wolany, co umożliwia badania porównawcze z odkrywanymi szczątkami nieznanych osób. W poszukiwaniach chorzowskiej rodziny miała też pomóc progresja wiekowa, czyli postarzenie wizerunku Barbary i jej najstarszej córki Ilony. Prawdopodobny wygląd obu kobiet, ustalony na podstawie zachowanych fotografii, został opublikowany w mediach w 2017 roku. Nie nastąpił jednak żaden przełom, na który liczyli policjanci. Rodzina zaginionych we wrześniu 2018 roku złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Chorzowie o uznanie Wolanych za zmarłych. Od stycznia 2019 roku oficjalnie uznaje się, że Barbara i jej dzieci nie żyją, chociaż ich ciał nigdy nie udało się odnaleźć. Prokurator rejonowy podkreślił, że śledztwo w sprawie śląskiej rodziny było prowadzone wzorowo i nic więcej nie można było zrobić. Według niego Ryszard zabił swoich najbliższych, a to, co stało się z ich zwłokami, prawdopodobnie już na zawsze pozostanie tajemnicą. Kobieta ukryta w skrzyni. Niedziela 25 listopada 1990 roku w Polsce była szczególna.
To właśnie tego dnia odbyły się pierwsze w pełni równe i powszechne wybory prezydenckie. Obywatele III RP tłumnie ruszyli do urn. Na kartach do głosowania znalazło się 6 nazwisk. Bartoszcze, Cimoszewicz, Mazowiecki, Moczulski, Tymiński i Wałęsa. Starszy już mieszkaniec maleńkiej bieszczadzkiej wsi Dołżyca, Michał K., nie miał wątpliwości, na kogo oddać swój głos. Jego kandydatem był przodujący w sondażach przedstawiciel Solidarności Lech Wałęsa. Lokal wyborczy znajdował się w sąsiedniej, dużo większej miejscowości Cisna. Atrakcyjnie położona wieś o statusie uzdrowiska była już słynna w całym kraju za sprawą przeboju Krystyny Prońko Deszcz w Cisnej. Wkrótce kurort miał się też kojarzyć z wyjątkowym barem Siekierezada. Turystów przyciągała dzika przyroda, wijąca się między górami czysta rzeka Solinka i możliwość przejażdżki bieszczadzką kolejką leśną. Nic też dziwnego, że w urokliwej miejscowości wciąż powstawały kolejne ośrodki wypoczynkowe. Z Cisnej do Dołżycy, jak na lokalne warunki, nie jest daleko. Spacer krętą drogą z jednej wsi do drugiej zajmuje mniej więcej pół godziny. W dniu pamiętnych wyborów, mimo końcówki listopada, nie było śniegu ani dotkliwego mrozu. Pan Michał postanowił więc zabrać na głosowanie dwoje swoich wnucząt. Po wrzuceniu karty do urny, około południa, wszyscy troje wracali już do domu wykoszonym poboczem. Dzieci szły przodem, momentami nieco zbaczając w stronę lasu. W pewnym momencie podekscytowane przywołały dziadka w okolice pobliskiego rowu. W krzakach dostrzegły coś intrygującego. Dużą skrzynię przykrytą gałęziami jodły. Mężczyzna spojrzał na znalezisko i pomyślał, że tak solidnie wyglądająca konstrukcja mogłaby się przydać do hodowli królików. Boki skrzyni były wykonane z fragmentów meblościanki, natomiast dwieko stanowiła cienka płyta pilśniowa pomalowana na żółto, biało i brązowo. Giętki materiał został na stale przytwierdzony do paździerzowego mebla za pomocą listewek i gwoździ. Pan Michał postanowił zajrzeć do środka. Uderzeniem kamienia odczepił pokrywę i uniósł ją do góry. Nie był przygotowany na to, co zobaczył. Okazało się, że pilśnia zasłaniała zwłoki siwowłosej kobiety. Przerażony mieszkaniec okolicy błyskawicznie zamknął trumnę. Odgonił ciekawskie wnuki i wybiegł na drogę szukać pomocy. Na szczęście akurat w tym momencie przejeżdżał patrol policji z Cisnej. Zaalarmowani funkcjonariusze od razu powiadomili oficera dyżurnego komendy rejonowej w Lesku, a ten z kolei ówczesną komendę wojewódzką w Krośnie. Wkrótce na miejsce przyjechała doświadczona ekipa dochodzeniowo-śledcza. Zbita z twardych płyt skrzynia skrywała ciało kobiety, której wiek wstępnie oszacowano na 50-55 lat. Zwłoki były w dobrym stanie, ale znajdowały się w bardzo nienaturalnej pozycji z podkurczonymi nogami i rękami uniesionymi w stronę głowy. Ofiara była ubrana. Przybyły na miejsce lekarz zauważył na szyi ślady, które mogły powstać w wyniku duszenia. Stwierdził też drobne zranienia kończyn i naderwanie fragmentów odzieży. Patolog przekazał funkcjonariuszom, że kobieta zmarła około 24 godzin wcześniej. Na tej podstawie śledczy przyjęli, że zabójstwo miało charakter lokalny. Niestety w trumnie brak było jakichkolwiek dokumentów, które pomogłyby ustalić tożsamość ofiary. Technik kryminalistyki zauważył za to na trawie charakterystyczne ślady opon samochodu. Z rozstawu osi wnioskował, że pozostawił je popularny Fiat 126P. Jego spostrzeżenia dziwiły policjantów. Skrzynia była naprawdę duża i ciężka. Nie mogła się zmieścić w miniaturowym bagażniku malucha. Zatem sposób transportu konstrukcji również pozostawał zagadką. Sprawą tajemniczego znaleziska w pobliżu bieszczadzkiego kurortu zajęli się m.in. funkcjonariusze Ryszard Krężałek, Krzysztof Guzik i Marek Pasterczyk.
Mężczyźni od razu sprawdzili, czy na terenie ówczesnego województwa krośnieńskiego ktoś zgłaszał zaginięcie starszej kobiety. Nikt jednak nie szukał podobnie wyglądającej osoby. Po upływie 48 godzin policjanci stwierdzili, że teren działań należy poszerzyć o ościenne województwa. Rozesłali więc telegramy i praktycznie natychmiast przyszła wyczekiwana odpowiedź. Ofiarą była mieszkanka Rzeszowa, 57-letnia Alfreda K. Co zaskakujące, kobietę ostatni raz widziano 8 listopada, czyli prawie 3 tygodnie wcześniej. Zgłoszenie o zaginięciu od zaniepokojonego męża przyjęto dopiero 2 dni później, w sobotę, 10 listopada. Okazało się, że Alfreda nie była w swoim mieście postacią anonimową, ale znaną cinkciarką. Handel obcą walutą do 15 marca 1989 roku teoretycznie był nielegalny. Jednak marki i dolary kupowali nawet milicjanci. Pieniądze te były niezbędne choćby do zakupów w Peweksie. Pod bankami, hotelami i sklepami słychać było zwrot cinć, czyli nieprawidłowo wymówione słowo change, oznaczające wymianę. Obrotnym cinkciarzom, jak zaczęto nazywać waluciarzy, powodziło się całkiem nieźle, ale istniała też druga strona medalu. Profesja nie należała do bezpiecznych i była ryzykowna, zwłaszcza dla słabych fizycznie kobiet, które jak Alfreda obracały dużymi kwotami. W wielu polskich miastach regularnie dochodziło do ataków na handlarzy dolarami i niekiedy nie kończyło się to tylko na pobiciu. Zdarzały się ofiary śmiertelne oraz niewyjaśnione zaginięcia. Zamknięte, zastraszone środowisko nie współpracowało ze śledczymi, bojąc się konsekwencji za uprawianie niedozwolonego procederu. Dlatego przestępcy pozostawali bezkarni. W chwili zniknięcia pani Alfredy, obrót zagranicznymi pieniędzmi był już legalny, ale dopiero po uzyskaniu odpowiedniej koncesji. Powstawały pierwsze prywatne kantory, jednak w centrach miast nadal nie brakowało działających w szarej strefie cinkciarzy i polujących na nich bandytów. Nic zatem dziwnego, że mąż rzeszowskiej waluciarki bał się o jej bezpieczeństwo. Nie podobało mu się też to, że kobieta ciągle gdzieś wyjeżdża i późno wraca do domu. Zajęcie pani Alfredy było powodem ciągłych kłótni między małżonkami. Choć cinkciarka miała swoje własne problemy, zawsze z uwagą wysłuchiwała cudzych, służyła radą lub pomocą. Uchodziła za osobę sympatyczną, ufną, z dużym poczuciem humoru i silnie rozwiniętymi umiejętnościami negocjacji. Miała jednak świadomość istniejących zagrożeń, dlatego nigdy nie spotykała się z klientami w podejrzanych okolicznościach. W czwartek 8 listopada 1990 roku Alfreda K. była widziana po raz ostatni około 13.30 pod rzeszowskim Peweksem. Obiekt znajdował się przy dawnej Alei Lenina, a obecnie Piłsudskiego. Po zgłoszeniu zaginięcia miejscowi policjanci od razu podejrzewali, że kobieta została kolejną ofiarą szalejącej grupy przestępczej. Przestraszeni cinkciarze stołujący się w przylegającym do sklepu bufecie zakładu doskonalenia zawodowego szeptali już, że stoją w kolejce do grabarza. Śledczy próbowali uzyskać od nich jakieś informacje, jednak waluciarze nie byli zbyt rozmowni. Po ujawnieniu zwłok zaginionej kobiety, policjanci z Krosna, podobnie jak ich koledzy z sąsiedniego województwa, zakładali, że zbrodnia miała charakter rabunkowy. Dziwiło ich tylko, że ciało znalazło się ponad 120 km dalej od miejsca pracy ofiary. Do tej pory oprawcy nie zaprzątali sobie głowy ukrywaniem zwłok i zostawiali je pod bankami lub peweksami. W początkowym etapie śledztwa mimo wszystko zakładano, że z jakiegoś powodu mordercy wywieźli panią Alfredę głęboko w Bieszczady. Ale brano też pod uwagę, że pod pozorem transakcji mogli ją zwabić w okolice Krosna.
Jak to się jednak stało, że ciało kobiety znalezione kilkanaście dni po zabójstwie znajdowało się w tak świetnym stanie? Dokonujący oględzin zwłok lekarz twierdził przecież, że śmierć nastąpiła na dobę przed ich ujawnieniem. Odpowiedź na to pytanie przyszła razem z wynikami sekcji zwłok Zakładu Medycyny Sądowej. Uszkodzenie ubrania oraz delikatne obrażenia na rękach i nogach, w tym zdarte opuszki palców, okazały się śladami po przetrzymywaniu Alfredy K. w zamrażarce. Ciało denatki miejscami przywarło do ścianek chłodni. Cinkciarka została mocno uderzona, a następnie uduszona dużo wcześniej niż pierwotnie przypuszczano. Dziwna pozycja ciała również była konsekwencją trzymania go w zamrażarce. W związku z tym prowadzący śledztwo Marek Pasterczyk postanowił zrobić listę ośrodków wypoczynkowych w Bieszczadach, które z racji wydawania gościom posiłków dysponowały odpowiednio dużymi chłodniami. Nagłośnienie sprawy zabójstwa w lokalnych mediach jak zwykle spowodowało napływ anonimowych donosów i oskarżeń. Jednym z nich był sygnał o tym, że bandyci podstępnie zwabili cinkciarkę do altanki na terenie ogródków działkowych w Rzeszowie, po czym ograbili ją i zabili. Taka wersja nie pasowała do charakteru kobiety, ale dokładnie ją sprawdzono. Nie znaleziono jednak żadnych śladów przestępstwa, a podanie informacji o spotkaniu było podyktowane chęcią zemsty na wskazanych mężczyznach. Pojawiła się też hipoteza, że morderstwa dokonała któraś z przestępczych grup ukraińskich. Jak można się domyślać, hermetyczne środowisko waluciarzy zza wschodniej granicy nie było skore do rozmów z policjantami. Śledczy powoli zaczęli się zastanawiać, czy aby na pewno zbrodnia miała charakter rabunkowy, i skierowali uwagę na męża Alfredy. Mężczyzna zgłosił zaginięcie kobiety dopiero po 2 dniach. Mogło się przecież zdarzyć, że zazdrosny lub rozzłoszczony kłótnią małżonek zabił cinkciarkę i przez kolejne doby zacierał ślady po zbrodni. Co więcej, miał samochód, który mógł wywieźć zwłoki, a 9 listopada, czyli na 2 dzień po zniknięciu żony, wziął z pracy przepustkę i nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, jak ją wykorzystał. Podjęto zatem decyzję o przeszukaniu mieszkania pary. I oto w pełnym rupieci pawlaczu policjanci odnaleźli listwę identyczną z tą, która przytrzymywała pilśniowe wieko skrzyni. Prokuratura w tamtym momencie była przekonana, że odnaleziono zabójcę. Mąż denatki został zatrzymany na 48 godzin i poddany wielu przesłuchaniom. Podejrzewany twierdził, że zaginięcie zgłosił tak późno, z obawy przed ujawnieniem, czym zajmowała się żona. Wyglądał na szczerze zrozpaczonego. Zza krat ostatecznie wyciągnęły go wyniki badań znalezionej listewki. Okazało się jednak, że przedmiot różnił się od tego, który przybito do trumny. Zatem kolejna hipoteza zaprowadziła śledczych w ślepy zaułek. Jakby tego było mało, doszło do następnego ataku na kobietę handlującą walutą w Rzeszowie. Ciężko pobita cinkciarka zmarła, ale wcześniej dokładnie opisała napastnika. Stworzony portret pamięciowy dał policjantom nadzieję na rozwiązanie obu spraw. Niestety jego publikacja w lokalnych mediach niczego nie zmieniła. Zdesperowany podkomisarz Marek Pasterczyk postanowił wtedy poprosić o pomoc ekipę niezwykle popularnego magazynu kryminalnego 997. Emitowany od 1986 roku program już nieraz przyczynił się do rozwiązania skomplikowanych zagadek. Dzięki znajomościom pułkownika Jana Płócienniczaka, który był pierwszym prowadzącym magazyn, realizatorzy wraz z Michałem Fajbusiewiczem często przemieszczali się helikopterami MSW. Piloci i tak mieli obowiązek wylatać daną liczbę godzin w miesiącu, więc przy okazji zabierali do kabiny kilku pasażerów.
Potężny radziecki śmigłowiec Mi-8T spalał 200 litrów paliwa na godzinę. Dlatego na dłuższe trasy umieszczano w nim 800-litrowy zbiornik z zapasem do zatankowania maszyny. Tym razem w Bieszczady wysłano wyjątkowy helikopter ze 103. Pułku Lotniczego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Śmigłowiec miał namalowany herbarz Królestwa Hiszpanii. Zaledwie kilka dni wcześniej dowódca załogi, kapitan Paweł Prorok, wrócił nim z misji patrolowania górzystych terenów Półwyspu Iberyjskiego, który był zagrożony pożarami. Drugim pilotem był starszy chorąży Roman Pakuła. Nie zabrakło też technika pokładowego, czyli młodszego chorążego Jacka Główka. Obecność państwowego helikoptera była dla mieszkańców bieszczadzkiej wsi wielkim wydarzeniem. 10 stycznia 1991 roku maszyna wylądowała w Dołżycy na łące nieopodal stacji paliw. Aura sprzyjała filmowcom. Pogoda była spokojna, słoneczna i stosunkowo ciepła jak na środek zimy. Ośnieżone stoki prezentowały się efektownie zarówno na żywo, jak i w oku kamery. Michał Fajbusiewicz nagrywał rekonstrukcję zdarzeń, a następnie rozmowy z policjantami, którzy zajmowali się sprawą zamordowanej cinkciarki. Realizacja materiału poszła bardzo sprawnie. Już po 9:00 taśmy nakręcone przez kamerzystów magazynu 997 znalazły się w śmigłowcu. Według planu helikopter miał wylądować w Rzeszowie w samo południe. Przed startem pilot jak zawsze musiał wykonać próbę silnika, czyli podnieść maszynę na kilka minut nisko nad ziemię. Bywało jednak, że ku uciesze gapiów zabierano ich na krótki kurs wysoko w powietrzu. Tak stało się i tym razem. Trzech policjantów poprosiło kapitana Proroka, żeby pokazał im znajome okolice z niezwykłej perspektywy. Wśród chętnych na wycieczkę znalazł się m.in. podkomisarz Marek Pasterczyk, który prowadził tajemniczą sprawę Alfredy K. Na ekscytujący lot chciał się też wybrać policjant z Cisnej Krzysztof Antoniszak. Jednak z powodu zwichniętej nogi musiał zostać w domu. Swoją kurtkę na siedzeniu śmigłowca położył za to funkcjonariusz Ryszard Krężałek. Ale czekając na wzbicie się maszyny w powietrze, stwierdził, że musi jeszcze zapalić papierosa. Targały nim emocje. Bał się latać, jednak postanowił zmierzyć się z lękiem. Na jego szczęście żaden z pasażerów nie miał przy sobie zapalniczki, więc mężczyzna uprosił pilota, by na niego poczekał, po czym pobiegł do swojego samochodu. Kiedy szukał w nim zapałek, kapitan zrobił mu żart i odleciał. Miejsce Krężałka w ostatniej chwili zajął komendant posterunku w Cisnej, który właśnie dotarł na miejsce z Michałem Fajbusiewiczem. Mężczyzna dopiero co pokazywał dziennikarzom własną jeszcze niedziałającą knajpę w Malowniczej Dolinie. Ogółem oprócz trzyosobowej załogi na pokładzie helikoptera znalazło się 6 policjantów i 1 cywilny pracownik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krośnie. Ekipa 997 została na ziemi, ponieważ Michał Fajbusiewicz spontanicznie postanowił nagrać niezwykły śmigłowiec i zrobić o nim newsa do Teleekspresu. Niebo nad Dołżycą było błękitne, choć na południu nad masywem Jasło wisiała już ciemna chmura. Ciężki Mi-8T wzbił się w powietrze o 9:43. Jego lot obserwowało wiele osób, w tym dyrektor szkoły w Cisnej oraz mieszkający niedaleko Krzysztof Antoniszak. Kuśtykający mężczyzna z nogą w gipsie zamierzał obejrzeć popularny amerykański serial Gliniarz i prokurator, emitowany w telewizji w każdy czwartek o 9:45. Policjant robił sobie kawę i przez okno w kuchni widział, jak śmigłowiec poleciał doliną Solinki w kierunku Majdanu, po czym skręcił w lewo nad szkołą i na chwilę zniknął za wzgórzem. Helikopter znajdował się w powietrzu około 4 minut, zanim obserwatorzy usłyszeli jazgot silnika i zobaczyli, że maszyna porusza się praktycznie kołami do góry. Śmigłowiec nagle obniżył wysokość, a niektórzy świadkowie dostrzegli, że coś się od niego oderwało.
Później nastąpił już tylko niesamowity huk. Pojawił się słup dymu i przerażająca cisza. Helikopter z 10 osobami na pokładzie runął na ziemię w odległości około 200 metrów w linii prostej od szkoły wcisnej, u podnóża niewielkiego wzniesienia Rożki. Osoby, które widziały, co się stało, od razu popędziły na miejsce katastrofy. Jako pierwsi dotarli dwaj pracownicy szkółki leśnej, z których jeden był równocześnie ratownikiem GOPR. Zszokowani mężczyźni ujrzeli pościnane drzewa, zaoraną ziemię i roztrzaskany, płonący śmigłowiec. Siła uderzenia musiała być ogromna, ponieważ niektóre elementy maszyny wbiły się na głębokość kilku metrów w podłoże. Inne leżały porozrzucane w promieniu ponad 100 metrów. Już na pierwszy rzut oka było wiadomo, że we wraku próżno szukać żywych. GOPR-owiec Władysław Karabin chciał jednak wierzyć, że mimo wszystko ktoś się uratował, że być może w porę wyskoczył ze spadającego śmigłowca. Gorączkowo przeczesywał las, bo wiedział, że osoby ocalałe z katastrof często doznają szoku i zachowują się irracjonalnie. To znaczy siedzą w miejscu jak zahipnotyzowane lub biegną na oślep przed siebie. Rodziny pasażerów helikoptera jeszcze w nocy z latarkami przeszukiwały okolice. Na próżno. Nie przeżył żaden z 10 mężczyzn. Zaraz po Drwalach na miejscu tragedii znalazły się kolejne osoby. Dyrektor szkoły z trojgiem nauczycieli oraz kontuzjowany Krzysztof Antoniszak. Pożar nie dawał szans nawet zbliżyć się do śmigłowca. Po 7 minutach przyjechali pierwsi strażacy z OSP Cisna. Zbiornik o pojemności 2,5 tysiąca litrów nie pozwalał choćby w niewielkim stopniu stłumić płomieni. Wypełniony ogromnymi zapasami paliwa helikopter wymagał użycia specjalistycznego sprzętu. W oczekiwaniu na nadciągające wozy strażackie, gromadzący się ludzie desperacko próbowali gasić pożar śniegiem. Po 20 minutach przyjechali strażacy z Baligrodu i Leska. Ci ostatni użyli nie wody, ale piany i dopiero wtedy ogień zaczął tracić na sile. W podobnym czasie u podnóża Rożków znalazła się ekipa Michała Fajbusiewicza, okoliczni GOPR-owcy i śmigłowiec sanitarny z Sanoka. Okazało się jednak, że zwęglone szczątki nie nadawały się nawet do identyfikacji. Realizatorzy programu 997 nagrali krótki materiał, na którym widać płonący Mi-8T i ludzi gaszących pożar. Mężczyźni, którzy na co dzień zajmowali się rekonstrukcją zbrodni, byli kompletnie wstrząśnięci. Dźwiękowiec pod wpływem szoku przez 2 godziny jeździł samochodem terenowym po okolicznych serpentynach. W międzyczasie media podały informacje o katastrofie i śmierci całej ekipy magazynu 997. Dziennikarze nie wiedzieli, że Michał Fajbusiewicz w ostatniej chwili odwołał wejście na pokład. Jego żona aż do wieczora myślała, że właśnie została wdową. Materiał o zamordowanej cinkciarce nigdy nie ukazał się w telewizji, ponieważ spłonął we wnętrzu helikoptera. 11 stycznia do Cisnej przyjechała komisja badająca wypadek. Dopiero wtedy rozcięto kabinę śmigłowca i wydobyto wszystkie ciała. Raport w tej sprawie został utajniony. Dlatego można tylko przypuszczać, co było przyczyną katastrofy. Hipotezy są dwie. Pierwsza zakłada niespodziewany poryw fenu, czyli niezwykle silnego wiatru, który mógł zepchnąć maszynę na stok. Druga mówi o błędzie pilota, który chciał uatrakcyjnić pasażerom krótką wycieczkę. Leciał zbyt nisko i zahaczył tylnym wirnikiem o drzewo. Po utracie sterowności i obróceniu się maszyny do góry kołami, śmigłowiec runął w dół. Od awarii do eksplozji na ziemi minęło około 10 sekund. Można było się spodziewać, że koszmarne wydarzenia załamią policjantów, którzy pracowali nad sprawą Alfredy K. Podkomisarz Krzysztof Guzik, prywatnie przyjaciel tragicznie zmarłego Marka Pasterczyka, postanowił jednak za wszelką cenę złapać zabójcę cinkciarki.
Gdyby nie działania poszukiwanego mężczyzny, nie doszłoby przecież do lotu śmigłowca wśród zalesionych gór. Ambitny funkcjonariusz przypomniał sobie, że Pasterczyk wciąż mówił o sprawdzaniu chłodni spożywczych na terenie Bieszczad i postanowił zrealizować jego plan. Na liście figurował m.in. zakład produkcji jajczarskiej w Rzeszowie. Jednym z pracowników przedsiębiorstwa był mężczyzna bardzo przypominający osobnika z portretu pamięciowego. Co więcej, okazało się, że zakład miał własny ośrodek wypoczynkowy w Cisnej. Podejrzewany, choć pracował w Rzeszowie, mieszkał w miasteczku Brzozów, niedaleko Krosna. Zajmował się sprzedażą drewna, ale w przeszłości, podobnie jak zamordowane kobiety, handlował walutą. Wszystko zaczęło się układać w całość, kiedy śledczy odkryli, że feralnego dnia mężczyzny nie było w pracy. Wydawało się, że sprawca nie jednego, ale dwóch brutalnych zabójstw został namierzony. Był to jednak tylko kolejny z wielu niezwykłych zbiegów okoliczności w tej historii. Po dokładnym sprawdzeniu pracownika stało się jasne, że to nie on jest mordercą waluciarek. Podkomisarz Guzik, mimo kolejnej porażki, pozostał czujny i zmobilizowany do działania. Znalezienie mordercy Alfredy K. było dla niego kwestią honoru. W końcu zdarzył się cud. W pewnym momencie, w trakcie powrotu do komendy, zauważył, że obok Peweksu przy Alei Piłsudskiego stoi nieduży szyld reklamowy. Policjanta uderzył wygląd tablicy. Hasło Bufet ZDZ świadczy usługi było umieszczone na płycie pilśniowej pomalowanej w identyczny sposób jak wieko trumny z Dołżycy. To właśnie do tego baru cinkciarze tak chętnie przychodzili na gorący posiłek. Ajentem lokalu i równocześnie wykonawcą reklamy był Piotr W. Zapytany o panią Alfredę, odpowiedział, że w bufecie zjawia się zbyt wielu klientów, by mógł ich zapamiętać. Mimo to policjanci postanowili prześwietlić mężczyznę i jego biznes. Piotr W. miał zaledwie 23 lata. Wychowywał się w Bieszczadach, ponieważ jego ojciec przez wiele lat prowadził ośrodek wypoczynkowy w osadzie Bystre, leżącej 13 km na północ od Cisnej. Mężczyzna należał do wspólnoty Świadków Jehowy. Był szczęśliwie żonaty i wkrótce na świat miało przyjść jego dziecko. Za ladą wyglądał schludnie. Dla klientów był zawsze uprzejmy, ale nie dawał się namówić na rozmowy przy wódce. Po pracy śpieszył się do domu i ukochanej kobiety. Interes nie szedł jednak zbyt dobrze. Piotr zwierzył się sąsiadowi, że majątku w gastronomii nie zbije. Jego słowa potwierdzały księgi rachunkowe. Co zastanawiające, w ostatnim czasie mężczyzna kupił za gotówkę poloneza. Poprzedni właściciel zeznał, że przedsiębiorca zapłacił dolarami. Ajent planował też nabyć mieszkanie. Znajomym opowiadał, że dorobił się na sprzedaży drewna w Bieszczadach. Dyrekcja Lasów Państwowych, a nawet zwykli pracownicy, którzy mogli wiedzieć o nielegalnym wywozie surowca, nie potwierdzili słów mężczyzny. Nikt go nie kojarzył. Śledczy nabrali pewności, że w końcu znaleźli faktycznego zabójcę cinkciarki i zatrzymali go na przesłuchanie. Piotr W. był wyraźnie przygnębiony. Nigdy wcześniej nie dostał nawet mandatu. Krośnieński policjant od razu przeszedł do sedna i zarzucił podejrzanemu, że zabił nie tylko Alfredę K., ale przyczynił się do śmierci 10 innych osób. Mężczyzna załamał się, spuścił głowę i powiedział: udusiłem ją. Jak to się stało, że spokojny, pracowity mąż czekający na narodziny dziecka dopuścił się tak koszmarnej zbrodni? Piotr W. tłumaczył, że jego ojciec naśmiewał się z pracy w bufecie i niskich dochodów. Sfrustrowany ajent postanowił mu pokazać, że jest w stanie dorobić się sporych pieniędzy. Chciał też polepszyć byt powiększającej się rodziny. Znał cinkciarkę, bo stołowała się u niego w lokalu. Mężczyzna uznał, że ufna kobieta będzie łatwym celem. Zamówił u Alfredy K. $5000.
8 listopada 1990 roku waluciarka poszła do pustego jeszcze bufetu na umówione spotkanie. Mężczyzna ugościł ją po przyjacielsku, serwując ciastka i herbatę. Kiedy kobieta wyciągnęła na stół pieniądze, wyszedł na chwilę na zaplecze pod pozorem przyniesienia złotówek. Po powrocie uderzył ją w głowę, przewrócił i udusił. Początkowo zwłoki planował zakopać w piwnicy, ale nie przewidział, że betonowa wylewka jest zbyt gruba, żeby się przez nią przebić. Właśnie wtedy w odruchu desperacji wrzucił ciało cinkciarki do chłodni, a następnie przysypał je pyzami i pierogami. Przez kolejnych kilka dni serwował mrożonki niczego nieświadomym klientom bufetu. Z fragmentu meblościanki zbudował dno i ściany trumny, a wieko zrobił z giętkiej płyty pilśniowej, której resztki zostały po wykonaniu szyldu. Całość połączył za pomocą listewek i gwoździ. Żeby wywieźć skrzynię, od jednego z członków rodziny pożyczył malucha z bagażnikiem na dachu. O pomoc w zamocowaniu trumny poprosił znajomego instruktora z zakładu doskonalenia zawodowego. Ten przysłał 4 uczniów, którzy załadowali bagaż, wierząc, że w środku znajdują się farby. Piotr W. zabezpieczył skrzynię linami i pod osłoną nocy przemierzył ponad 100 km na południe w rejon, który tak dobrze znał. Myślał, że skutecznie ukrył zwłoki i nikt ich nie znajdzie. Wyrok w sprawie zamordowania Alfredy K. zapadł już w październiku 1991 roku. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zgodził się ze stanowiskiem prokuratora, który oskarżył mężczyznę o zbrodnię z premedytacją i zasądził 25 lat pozbawienia wolności. Tajemnicza skrzynia, którą znalazły spacerujące dzieci, okazała się nie tylko trumną, ale i swoistą puszką Pandory. Katastrofa helikoptera pod Cisną spowodowała śmierć wielu zdolnych mężczyzn i zniszczyła życie ich najbliższych. Rok później, 10 stycznia 92 roku, w miejscu tragedii stanął obelisk z wyrytymi nazwiskami ofiar. Członkowie ich rodzin, przyjaciele i policjanci regularnie spotykają się u stóp rożków, składają wieńce i zapalają znicze. Pomnik jest oddalony o zaledwie 10 minut marszu od stacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Prowadzi do niego czerwony szlak, którym wciąż podążają turyści zafascynowani dziką przyrodą. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.